Panowie, na podstawie listy obecności stwierdzam, że jesteśmy w 100%, ale zgodnie z nowymi zasadami przegłosujmy swoją obecność. Mamy 100% obecność wszystkich radnych, możemy więc przeprowadzić obrady 7 sesji, podejmować stosowne uchwały. Bardzo serdecznie witam na obradach dzisiejszej sesji członka zarządu powiatu koszalińskiego pana profesora Drobko. Witam pana radnego rady powiatu pana Dariusza Karnowskiego. Witam radnego powiatu pana Wiesława Lebiedę. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Również zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam was, szanowni radni. Witam serdecznie dyrektorów jednostek organizacyjnych w osobach pani dyrektor zespołu szkół, pani Aleksandra Kalinowska. Serdecznie witam. Pani dyrektor Regina Powska, podstawa Bukowo. Pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej Żydowa, pani Filipowicz. Witam pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Pana dyrektora Feliksa Kostrzaka. Miło mi, że są przedstawiciele MOPS-u naszego. Pani dyrektor Pietrzyk i pana. Z panią Serwecińską serdecznie witam. Witam również panią Justynę Kosek oraz pani dyrektor Środowiskowego Domu Pomocy, panią Magdę Grybułę. Serdecznie witam. Witam was, szanowni sołtysi. Miło mi, że są z nami nowi sołtysi w osobach. Pani sołtys Aleksandra Jaśkowicz z Domachowa. Przedstawiam panią sołtys znaczącą pani Urszula Golec. Pani sołtys w Rosowie pani Agnieszka Zielińska. Pani sołtys z Karsinki i Karsiny. Szydłowska pani Ewa. Pan sołtys z Gołegóra, pan Marek Pietrzak. I pan sołtys z Rekowa, pan Roman Kubicki. Serdecznie witam państwo sołtysów w naszym gronie. W naszym gronie sołtysów, a jeszcze Strągu. Pani, tak, przepraszam bardzo. Pan Mariusz Sobieraj. Taką mam dużą witanie, dlatego tak to... Tak. Przepraszam bardzo. To są nowi sołtysi. Życzę pomyślności w realizacji planów, to co w kampanii i to co was mieszkańcy obdarzyli zaufaniem. Liczę na dobrą współpracę pomiędzy radnymi z waszych terenów, nie tylko z samą radą, z panem burmistrzem. No przede wszystkim dużo zdrowia. Wszyscy pracujemy na rzecz naszych mieszkańców. Chciałem również serdecznie pogratulować sołtysom, którzy byli już sołtysami. I tylko odczytam tą listę sołtysów, którzy poprzez zaufanie, z tego widać, że dobrze pełni swoje funkcje, bo ponownie mieszkańcy zaufali w wyborach. Bukowo, pani Wyrcalska. Wyszyno, pani Kruszka. Cetyn, pani Masna. Koczmino, pan Krzyżek Piskor. Wieczno, pan Perduta. Tarcewo, pan Kaśmierczak. Jacinki, pani Pęczak. Kępiny, pan Buczkowski.
Koczernica, panie Nitkin. Nowy żoliborz, pan Gil. Stary żoliborz, pani Sowinka. Kowic, pan Kocik. I Sowinko, pan Zabocki. Serdecznie gratuluję ponownego wyboru. Witam pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach sesji, panią sekretarz, pana Krzysztofa, panią Kamilę. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są jakieś dodatkowe projekty uchwał, panie burmistrzu, do tego porządku? Tak, szanowni panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście, chciałbym zgłosić do dzisiejszej sesji wprowadzenie jednej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej. Myślę, że tutaj będziemy tutaj omawiać zmiany w budżecie, o tym wspomnę, a dotyczy to nabycia działki pod przystanek autobusowy w miejscowości Sowinko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy, musimy to przegłosować. Kto jest na poszerzeniu porządku obrad o projekt uchwały nr 69 z 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej. Proszę, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o tą dodatkową uchwałę? Proszę przegłosować. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, a więc porządek obrad jest poszerzony o tą dodatkową 69 projekt uchwały. Nie miałem żadnych uwag dotyczących protokołu z 6 sesji Rady Miejskiej, więc przyjmujemy ten protokół bez odczytania. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni sołtysi, szanowni goście. Na samym początku to oczywiście bardzo serdecznie również witam tutaj w rodzinie samorządowej nowo wybranych sołtysów. Myślę, że państwo będziecie tu w naszym gronie czuć się bardzo dobrze. I myślę, im bardziej się będziemy poznawać, to tym bardziej będziemy stanowić jeden monolit i rozwiązywać wspólnie problemy dotyczące państwa miejscowości. Szanowni państwo, między sesjami chciałbym poinformować, co się wydarzyło. Ostatnia sesja odbyła się 26 lutego. To jest niecały kawał, parę dni, jeden miesiąc. W międzyczasie odbyliśmy sporo zebrań sołeckich. Obecnie spotkaliśmy się w 20 sołectwach, gdzie dokonaliście państwo wyboru sołtysów. Jest mi bardzo miło, że podczas przeprowadzonych tych głosowań wielu sołtysów zostało wybranych na następną kadencję. To świadczy o tym, że państwo zostaliście bardzo dobrze ocenieni i z tego powodu jest mi bardzo, bardzo miło. Zebrania, szanowni państwo, wszystkie rzeczy, które są poruszane na zebraniach miejskich, są skrzętnie notowane, zostanie sporządzane wnioski. Te wnioski dotyczą, proszę państwa, dróg różnych kategorii. Najwięcej oczywiście powiat. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to państwo najwięcej kierujecie tych uwag dotyczących również dróg gminnych i wojewódzkich, ale myślę, że dzisiaj również jest obecny tutaj pan Zenek Drobko, członek zarządu. Myślę, że w paru rzeczach również parę rzeczy tutaj na ten temat powie. Ja z tego miejsca jeszcze chciałbym również prosić o to, aby sprawa dotycząca drogi Krąg Bożenica po raz kolejny, aby tutaj zarząd powiatu koszalińskiego i zarząd powiatu sławieńskiego porozumiały się w sprawie nadzoru
nad drogami, tam są odcinki różnych właścicieli tych dwóch powiatów i myślę, że należałoby ten temat uporządkować. Moja taka prośba, panie Zenku, aby tym tematem się tutaj zająć. Szanowni Państwo, zgodnie z podpisanym porozumieniem realizowaliśmy ważną inwestycję dla rejonu Bukowa i Świerczyny. Jest mi miło powiedzieć, że został dokonany odbiór tej inwestycji. Ścieki z miejscowości Bukowo, Świerczyna są już transportowane do Polanowa. Oczywiście jeszcze będzie ten odbiór taki z udziałem przedstawicieli. Chodzi o odebranie gruntów, na których była ta inwestycja prowadzona. I również zakończyliśmy również inwestycje wymiany ujęć wodnych w 14 miejscowościach. Przypomnę tylko dla Państwa, że był to projekt unijny. Całkowita wartość tego projektu 4 miliony złotych z dofinansowaniem 2 miliony złotych z Funduszu Ochrony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozpoczęliśmy, Szanowni Państwo, realizację następnego projektu unijnego. To jest budowa ścieżek rowerowych realizowanych z programu z obszaru ZIT-u, Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego. Trwają obecnie prace na ścieżkach od Polanowa w kierunku Rzeczycy. Na pewno Państwo, szczególnie ci, którzy się tam przemieszkają, zauważyliście. I oczywiście drugi kierunek, Jacinki Polanów. Myślę, że bez problemu wykonawca z gminy Polanów sobie z tym poradzi, bo widzimy, jak to sprawnie ta inwestycja jest przeprowadzana. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy również następną inwestycję realizowanych z programów unijnych. To jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej. I tutaj tematy, które są realizowane, to jest Zalew Polanowski, ulica Zacisze. Rozpoczęły się już również tam prace i Żydowo Plac Zabaw. Została podpisana umowa i myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby sprawnie to wszystko zrealizować. Następny przetarg unijny, zagospodarowanie basenu Polanowskiego z programu Ryby. Wnioskodawcą jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Musieliśmy, Szanowni Państwo, unieważnić ten przetarg w związku z tym, że oferty zgłoszone przez wykonawców praktycznie dwukrotnie przewyższały wartość tej inwestycji. W związku z tym nie będzie ogłoszony następny przetarg, którego również tutaj przygotowaliśmy. I proszę Państwa, myślę, że w drugim przetargu uda nam się wyłonić firmę, która będzie to realizowała. Szanowni Państwo, wspomniałem o tych drogach i też tutaj na pewno Państwo będziecie mieli swoje tutaj uwagi, jak skrzętnie je spisuję na każdym zebraniu, jakie są kierowane do mnie. I proszę Państwa, prowadzimy w tej chwili rozmowę z firmami drogowymi, które ewentualnie mogłyby tutaj ten stan dróg po okresie zimowym poprawić. Tylko jedna prośba. Proszę, żebyście jeszcze trochę wytrzymali, bo warunki pogodowe są takie, bo są jeszcze przymrozki i tutaj mnie ostrzegają, że jeszcze trzeba odczekać, żeby ta pogoda, temperatura powietrza była troszeczkę wyższa, bo to, co załatamy, proszę Państwa, szansa jest na to, że to się wszystko zmarnuje. W związku z tym nie chcielibyśmy tego robić. To tyle w moich informacjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Krótkie uzupełnienie, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu z Okrada, szanowni państwo, bardzo krótkie uzupełnienie. Tutaj już od początku jesteśmy w temacie zebrań sołeckich, wybór sołtysa i rady sołeckiej. Zostało, jesteśmy już, mamy 20 miejscowości, 20 sołectw wybranych, tutaj siedzących zresztą. Zostało nam jeszcze 8 sołectw. Szanowni państwo, Garbno 1.04 godzina 17, Krytno 1.04 godzina 19, Wieleń 2.04 godzina 17, Warblewo tego samego dnia 2.04 godzina 19.
Rzeczyca 8.04 godzina 17, Żydowo 8.04 godzina 19, Bożenica 9.04 godzina 17 i Świerczyna 9.04 godzina 19. Bardzo proszę tutaj panie i panów sołtysów o przygotowanie się do tego spotkania, przygotowanie sali, tutaj gospodarza obiektu pana dyrektora Feliksa Korszaka, bardzo proszę o zabezpieczenie. I to tyle z celem uzupełnienia odnośnie spraw związanych z zebraniami wyborczymi. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mówiłem na poprzednich sesjach, że w różnym stanie mamy place zabaw, obecnie trwają przeglądy placów zabaw i te place zabaw, które będą zagrażały życiu, ja mówię o bezpieczeństwu, może nie życiu, ale bezpieczeństwu dzieci, będziemy się starali na dzień dzisiejszy w jakiś sposób po raz części likwidować. Wstrzymujemy się do szkoły, powiedzmy jeszcze kilka dni, bo są nowi sołtysi, bardzo bym prosił, żeby się zapoznali ze swoimi tymi placami, bo z każdym będziemy się kontaktować. Już staramy się przygotowywać wnioski na nowe place zabaw, ale co najważniejsze to bezpieczeństwo dzieci, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś się stało, a Państwo od czasu do czasu słyszycie w mediach, jak to się dzieje, że no gdzieś coś nie zadziałało albo zostało uszkodzone, jakieś urządzenie i nie było niebezpieczne. Proszę wziąć to pod uwagę, bardzo nam na tym zależy, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. I ostatnia sprawa. Szanowni Państwo, dostaliście przed chwilą takie plakaty związane z odbiorem gabarytów. Zwracam uwagę na to, bo to będzie 30 w najbliższą sobotę. Prosiłbym sołtysów, ale również radnych, żeby to o tym pamiętać, kiedy wystawić te rzeczy, żeby nie zostawiać na przykład po południu wystawione i potem się okazuje, no wystawiłem, tylko że nie o tej porze, mówili, żeby to rano było wystawione przed zbieraniem. Również na tym jest telefon w razie jakichś tam problemów, to oczywiście nie w sobotę, ale powiedzmy w ramach poniedziałkowych jakichś informacji, bo czasami jest tak, że firma nie wyrabia. A chcę Państwu powiedzieć, tak już nawiasem mówiąc, że w roku ubiegłym zebraliśmy 200 ton gabarytów. To są niebywałe rzeczy. 200 ton za jednym razem, za jedną akcję robimy dwa razy w roku je, po 100 ton. O takich wielkościach mówimy. To są olbrzymie ilości. Tak nawiasem dodam, że przeciętny Kowalski w gminie Polanów rocznie zebrał według tych naszych dokumentów, które zostały odstawione, 320 kg odpadów różnych. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tych odpadów i śmieci. Szanowni Państwo, zrobiliśmy takie oto magnesy tak zwane na lodówki. Tu jest na tym magnesie informacja związana co, jakie rzeczy zbierać, gdzie, jak segregować. Generalnie o tym mówimy, bo bardzo nam na tym zależy. Możemy mieć olbrzymie kłopoty z tak zwanymi wskaźnikami. Proszę wziąć to pod uwagę. Ja puszczę ten magnes za chwilę w obiekt. Te magnesy zostaną mniej więcej w połowie miesiąca kwietnia dostarczone do Państwa domów, do każdego. W związku z tym, że musimy jeszcze parę sztuk dorobić, bo ilość się okazała w projekcie zbyt mała, po prostu kasy nie było tyle, ale dorobimy tak, żeby każde gospodarstwo domowe miało taki magnes w domu. To będzie dostarczane najprawdopodobniej w dniu, kiedy jest rozdawana gazeta. Ona mniej więcej będzie w połowie kwietnia. To nie będzie wkładka do gazety, ale dodatkowy element, który byście chcieli, żeby każdy w rodzinie to miał na lodówce, magnes. To się sprawdza, my to już robili rozeznanie takie, jak to w Polsce wychodzi. Różnie to robią. Uważamy, że to jakaś taka edukacja przy okazji bardzo dobra odnośnie co, gdzie, jak segregować, jak rzucać, jakie zrobić działania. Wszystko to, każde lokalne gospodarstwo domowe, każdy dostanie. Także teraz puszczam obiekt, to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przeciwdziałanie
patologii społecznej, profilaktyka, rozwiązywanie problemów uzależnień w gminie Polanów. Sprawozdanie z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Polanów za 2018 rok oraz roczny raport z wykonania efektów realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok. Profilaktyka szkolna, rodzinna, środowiskowa w zakresie rozwiązywania problemów i uzależnień. Bardzo proszę panią Justynę Kotek o zabranie głosu. Pani przewodnicząca komisji chciała zabrać głos? Na posiedzeniu komisji, które odbyło się 21 marca, wspólnie z radnymi, z dyrektorami jednostek oświatowych z naszych gmin, podjęliśmy decyzję, że program, sprawozdanie z wykonania programu profilaktyki w imieniu i dyrektorów, i swoim własnym przedstawi właśnie pani Justyna Kotek. Czyli pani Justyna zabiera głos w imieniu swoim. Chciałabym stanąć tutaj, bo chciałam coś pokazać. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Problemem, może inaczej, tematyką przeciwdziałania przemocy, tematyką uzależnień, w tej chwili do tych uzależnień dodałabym uzależnienie od telefonów komórkowych, a konkretnie internetu, co widać właściwie w każdym miejscu, gdzie się spotykamy. Widać. Tak sobie pomyślałam na studiach, dowiedziałam się, co oznacza słowo patologia. Patologia z łaciny patos to jest cierpienie. I przez lata pracy, 20 lat w Ośrodku Pomocy Społecznej, wcześniej również w tej tematyce, zrozumiałam, że to cierpienie towarzyszy rodzinie, gdzie jest przemoc, gdzie są uzależnienia, to cierpienie towarzyszy dzieciom, a więc w tym wyrazie patologia jest cierpienie. Podzieliłam sobie to wystąpienie na działania Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ale też chciałam powiedzieć o poziomach profilaktyki, które by były, bo one są, ale na pewno nie w pojedynku, że tylko działania interdyscyplinarne, czyli wszystkich służb, przynoszą efekt. I chciałabym podziękować pani dyrektor Sekuły, czyli jakby mówić o rodzinie, gdzie są dzieci. Chociaż nie tylko takimi osobami się zajmujemy i pomagamy, bo są również osoby samotne. Czyli począwszy od przedszkola, poprzez szkoły, ta rodzina jest zaopiekowana od początku. I też sobie myślę, że właściwie zaopiekowana, bo jak słyszę o działaniach szkoły, a już o tym nie będę mówić, to ja osoba zajmująca się profilaktyką jestem zachwycona przekazem do młodzieży, na przykład wszystkimi działaniami szkoły w zakresie profilaktyki, działaniami przedszkola, zachwycona teatrem Rebel, który jest w naszej szkole podstawowej. Jeśli by chodziło o działania w kierunku uzależnień, to chcę powiedzieć, że poczynając od tej rodziny, przeczytałam sobie taki, zobaczyłam taki ładny obrazek z opisem. Oczywiście na Facebooku, bo Facebook to kopalnia wiedzy i niechcący dowiaduje się różnych rzeczy, między innymi między słowami, co się dzieje z młodzieżą, co się dzieje w rodzinie. Niektóre osoby pokażą wszystko na Facebooku. Ale ten obrazek, to proszę Państwa, na tym obrazku jest taki opis, że nikt nie chciałby podczas wojny pod ostrzałem biegać między okopami. A na rysunku są dwa okopy. Z jednej strony mama, z drugiej strony tata i dziecko po środku. I to jest każda trudna sytuacja w rodzinie. Począwszy od uzależnień, przemocy, ale też i innych kryzysów emocjonalnych,
bo też mamy z takimi do czynienia. I warto o tym powiedzieć, że wszystko, co się dzieje w rodzinie, trudnego w rodzinie, jest to kryzys emocjonalny dla wszystkich członków rodziny. Dlatego te dzieci trafiają do przedszkola, te dzieci trafiają z tych rodzin, z tych takich, gdzie są pomiędzy okopanymi rodzicami, kłócącymi się z różnych powodów. Bo myślę, że oprócz uzależnień i przemocy, tak jak powiedziałam, są jeszcze inne trudne sytuacje w rodzinie. I te dzieci, począwszy od przedszkola, przejście w tym systemie edukacji, gdzie temu towarzyszą pedagodzy, nauczyciele, oczywiście dyrektorzy, gdzie mamy sytuację tutaj z tego miejsca chcę podziękować dzielnicowym, służbie zdrowia, oświacie jakby ogólnie, członkom Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo też to są podmioty, które współpracują też i w przemocy w rodzinie. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie uzależnieniom, jakbym zaczęła od narkomanii, to rzeczywiście cieszę się, że jest mało. Może nie mam takiej wiedzy, ludzie się nie zgłaszają, bo jest to też taki temat, gdzie nie zawsze osoba przyjdzie po pomoc. A nasze wejście w rodzinę wcale nie jest tak przyjęte radośnie, bo nikt nie lubi, żeby mu wchodzić z butami w sprawy rodziny. Czyli z tych osób, które przyszły i powiedziały o swoim niepokoju związanym z narkomanią, to byli rodzice. I tych rodziców dwoje, którzy powiedzieli o narkomanii. Rzeczywiście inni rodzice mówią o uzależnieniu od internetu, jeśli chodzi o młodych ludzi, ale o narkomanii dwie osoby. Dwie osoby uzależnione od narkotyków, dziewczyna, chłopak, przy czym dziewczyna uzależnienie krzyżowe trafia do Stalomina tylko dlatego, że ma uzależnienie krzyżowe, bo to nie jest typowy ośrodek dla narkomanów. Ta dziewczyna opuszcza ten ośrodek, bo mówi, że to jest to, ona tego nie chciała i dalej bierze. Chłopak, który ukończył leczenie, ale z którym kiedy rozmawiam, to po jakimś czasie naszej rozmowy nie pamięta, o czym rozmawialiśmy, to już są zmiany neurologiczne. A każda osoba uzależniona w swoim uzależnieniu, sięgając po alkohol i środki zmieniające świadomość, pracuje na te zmiany neurologiczne. Czyli tutaj chcę podkreślić taką współpracę z Monarem, z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, z neurologami, bo też wtedy są te osoby kierowane do tych specjalistów, z psychiatrami, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bo też jeśli chodzi o rodziny, mamy asystenta rodziny, gdzie asystent rodziny w trudnych sytuacjach rodziny, asystent żony sobie objęte w tej chwili chyba 12, zresztą o czym powie dokładnie pani Iwona Pietrzyk. I wtedy też wspomagamy rodzinę, bo inaczej ta rodzina by nie dojechała z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tej działce uzależnień chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku 6 osób skończyło leczenie odwykowe. W tym jedna osoba to była sądówka. Chcę powiedzieć, że w ośrodkach odwykowych jest pewna hierarchia, czyli zawsze jest lepszy ten, który się zgłosił sam, a nie ten sądowy. Bo pośród osób uzależnionych, alkoholików, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, mówi się, no ten to ten sądowy. Nikt tak nie chce. W związku z tym ten mężczyzna, który trafił, można powiedzieć, że nie sądownie, bo koleżanka z pracy, pani Empacher, przekonała tego pana, że lepiej pójść dobrowolnie. Nikt nie będzie wiedział, że pan poszedł z sądówki. Te 5 osób to są też kobiety. Z tych pozostałych, to poszli dobrowolnie. Oczywiście wszystkie te osoby są z naszej gminy, wszystkie te osoby korzystają z terapii powstrzymującej, to jest taka terapia po leczeniu odwykowym i jeżdżą na takie na zjazdy jednodniowe, do Stanowina dwudniowe. I tak to się nazywa, aftercare, terapia powstrzymująca. Jeśli chodzi o klub Abstynenta w Polanowie, w piątek tam zaszłam, siedziało 5 mężczyzn, były jeszcze 3 kobiety, ale poszły w tym czasie na pogrzeb. Czyli można powiedzieć, że osoby się spotykają, wspierają, ale są to spotkania
dzisiejszy przykład. Przychodzi pan, który chce odzyskać rodzinę i mówi, że musi podjąć leczenie odwykowe, ale to spróbuje tak pochodzić do klubu. Mówię, proszę pana, do klubu to pan może chodzić przed leczeniem odwykowym i po leczeniu odwykowym. Natomiast jakby to nie jest profesjonalne leczenie. Mówienie przez nas, przez pracowników, jak bardzo ważne są spotkania AA, bo one są bardzo ważne. Czyli przed leczeniem, po leczeniu, nie mogą być w zamian. Często są w zamian i to jest wybór danego człowieka, jak to sobie pomóc. I znam osoby, które funkcjonują, są w abstynencji, w trzeźwieniu i nigdy nie skorzystały z leczenia odwykowego. Ale u nas jest podstawą też, żeby też skorzystać z tego leczenia odwykowego, gdzie poszerza to wiedzę. Dużo więcej jakby od strony też i medycznej. Kiedy słyszę, że dana osoba do mnie mówi, wezmę sobie zastrzyk, to ja mam jedno powiedzenie. Myśl o piciu i głód alkoholowy nie powstaje w tyłku, tylko w głowie. A tu porządek to się dopiero robi, spotykając się z innymi ludźmi, będąc na leczeniu odwykowym. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to w ubiegłym roku założonych było 7 procedur Niebieska Karta, 6 założonych przez posterunek policji, 1 założona przez Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli pani przyszła do pracownika socjalnego. Chciałabym państwu pokazać zależność między sprawcą a ofiarą, bo bazujemy na tym, że zakładając procedurę Niebieska Karta, musi być intencjonalność, nierównowaga sił, powodowanie szkód i cierpienie i cierpienia, naruszenie czyjejś godności. Natomiast zbadanie tego, czy ta procedura, bo procedura jest zakładana przez policję w trakcie wezwania do awantury w rodzinie. Coś się dzieje w rodzinie i wtedy wkracza policja. Ale te przesłanki, które przed chwilą powiedziałam, muszą być spełnione, żeby ta procedura była dalej podtrzymywana, a też czy jest zasadność tej procedury, spotyka się zespół interdyscyplinarny, spotykają się członkowie grup roboczych, gdzie wcześniej powiedziałam, reprezentują zespół i grupy robocze te 5 podmiotów, osób z tych grup zawodowych. Chciałam poprosić o pomoc panią Violetę, żeby to pokazać. Jaka jest zależność między sprawcą a ofiarą? Chciałam powiedzieć o przemocy w rodzinie, ale tyczyć się to może również grupy rówieśniczej i tego, co się dzieje z dziećmi w kwestii przemocy. Jesteśmy tu aktorkami. Pani Violeta zagra. Dowiedziałam się o tym, wchodząc tutaj na sesję. Nie wiedziałam, nie jestem przygotowana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co myśli o pani? Pani Violeta zagra sprawcę, a ja ofiarę. Ponieważ pani Violeta nie będzie nas tak leczyć, dlatego ja gram ofiarę. Ja jestem osobą doświadczającą przemocy, a to jest osoba, która stosuje przemoc. Przemoc w rodzinie lub w grupie rówieśniczej. To wizualne przedstawienie tego, w jakiej pozycji jest osoba doświadczająca przemocy. Ja się będę próbowała podnieść. Przyciskaj mnie, poszedłem. Osoba doświadczająca przemocy chce się z tego wyzwolić. Nie może, bo jest przyciskana. Teraz tak, na tej wysokości mojego wzroku, na wysokości pędzla, brzucha, ja nigdy nie wyjdę z tej przemocy. Czyli nie ja, w sensie osoba doświadczająca przemocy nie wyjdzie. Musi się podnieść, stanąć naprzeciwko i wykonać różne działania. A dlaczego poprosiłam o pomoc? Bo chciałam pokazać tą nierównowagę, czyli osoba stojąca jest silniejsza od tej osoby kleczącej i tak zawsze jest przemocy, ale też chciałam pokazać moc. Moc, która polega na tym, że sprawca przemocy czym się karmi, tą mocą, że osoba ofiara, może w skrócie, że ofiara się boi.
boi się podjąć jakiekolwiek kroki i tym się upaja sprawca, właśnie tym żyje, na tym bazuje. Ofiara nie podniesie się z tych klęczek, w tej pozycji nigdy nic nie wygra. Musi się podnieść i podjąć różne działania. Dziękuję bardzo. I znowu chciałabym powiedzieć o tym, że tyczy się to oczywiście osób będących w związkach, osób będących w rodzinie. Czyli ta pomoc interdyscyplinarna, zarówno w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, a chcę powiedzieć, że często w przemocy jest to powiązane z uzależnieniem, a jeżeli nie z uzależnieniem, to z nadużywaniem różnych środków zmieniających świadomość. W tej procedurze niebieska karta, dlaczego jest tak ważne zdiagnozowanie przez wiele instytucji towarzyszących temu, tej procedurze, ponieważ bywają sytuacje, kiedy jest to po prostu konflikt dotyczący majątku, konflikt dotyczący sprawy takiej okołorozwodowej, bo też bywają takie sprawy, gdzie jest też świadomość, że to może w czymś pomóc. Dlatego też ta diagnoza, że występuje przemoc w rodzinie, jest taka bardzo ważna. W tej pomocy chcę powiedzieć Państwu, że kiedyś myślałam osobiście, że pomoc człowiekowi uzależnionemu to musi być specjalista, to musi być terapeuta odwykowy, to albo druga osoba uzależniona znająca się na tym. Zmieniło się moje myślenie, ponieważ będę chwalić, ponieważ pracownicy socjalni są przygotowani do takiej pomocy, a przecież nie są uzależnieni, no poza mną. Czyli po takiej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, którą skończyłyśmy, każda rozmowa z osobą, która chce uzyskać pomoc, jest jakby w różnym kierunku takim, jakiej oczekuje pomocy. W związku z tym zmieniło się moje myślenie, że musi to być, no nie wiem, wielki specjalista, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. O pracownikach chcę jeszcze powiedzieć, że pracownicy socjalni dzielnicowi uczestniczyli w takim bezpłatnym szkoleniu na temat pomoc osobom stosującą przemoc. Chciałabym zaznaczyć, że osoby stosujące przemoc też potrzebują pomocy. To nie jest tak, że pozostawiamy te osoby bez pomocy. Zawsze proponujemy pomoc w tym, żeby zmienić zachowania, ale najważniejsze to, co się dzieje w rodzinie, to są oczywiście dzieci. Dzieci, które chciałyby, żeby było w rodzinie dobrze, które chciałyby, żeby tatuś albo mamusia przestali pić, żeby nie było przemocy, żeby się wychowywać szczęśliwie. Jeżeli mówić o poziomach profilaktyki, którymi właściwie zajmujemy się wszyscy, co wymieniłam instytucje, no to są te poziomy uniwersalna, selektywna, wskazująca. Uniwersalna skierowana do wszystkich, selektywna do grup ryzyka, wskazująca no to konkretnie do osób, gdzie jest to uzależnienie, gdzie kierujemy na leczenie, o ile taka osoba chce skorzystać z takiego leczenia. Ale to też jest nasza rola motywowania, pokazania innej drogi, ale przy pomocy również rodziny, bo wiele razy pada tak, mnie to nie dotyczy, bo ja nie piję, ja chciałabym to zmienić, ale to mnie nie dotyczy. No nieprawda, bo problem w rodzinie dotyczy się zarówno rodziców, jak i dzieci. Nie mówimy o tym, że tutaj wciągamy dzieci w pomoc rodzicom, ale to już są działania wszystkich instytucji, żeby ochronić nasze dzieci. To, co przed chwilą usłyszałam podczas wypowiedzi, najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Chcę powiedzieć o sytuacjach wgląd w sytuację rodziny. Bo czasami bywają sytuacje, gdzie trzeba się podeprzeć sądem i taki wgląd w sytuację rodziny, gdzie
przyjeżdża kurator sądowy, jest sprawa w sądzie, czworo dzieci zostało zabranych i to nie jest tak, że te dzieci zostały zabrane na zawsze, bo te dzieci mogą wrócić do rodzin. Tylko rodzina musi dokonać zmiany. Ten kryzys, który jest dla rodziny, bo dziecko poszło do rodziny zastępczej, nie zawsze jest tak, że on idzie w tą stronę, że pójdę i coś zmienię w dobrym kierunku. Wczoraj już któryś raz z kolei pojechałam do pani, gdzie zabrano syna i ta pani w dalszym ciągu jest w ciągu alkoholowym. Nie można z tą panią przeprowadzić rozmowy, bo w tej sytuacji jako ośrodek pomocy społecznej proponujemy asystenturę rodziny, żeby była praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Akurat w tej sytuacji no, nie możemy przeprowadzić wywiadu i w jakikolwiek sposób zmotywować tą panią do zmiany. No, ale to też jest jej wybór, bo chciałam powiedzieć, że zawsze te dzieci mogą wrócić do domu, ale muszą nastąpić zmiany. Czyli to nie jest tak, że zostały zabrane na zawsze. Pielgrzymka trzeźwościowa, w której uczestniczy, gdybym zaczęła tak właściwie, począwszy od pana burmistrza, za to bardzo dziękujemy, poprzez instytucje, jeżeli nie wymienię wszystkie, to przepraszam, Ośrodek Kultury, Polonowski Ośrodek Kultury i Sportu Stowarzyszenia, Zakład Usług Komunalnych, Policja, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadleśnictwo, dziękuję bardzo, Nadleśnictwo. Jeszcze tam się zaglądała. I wiele, wiele innych osób, które towarzyszy w organizacji tej pielgrzymki. Nazwałabym to, myślałam, że to jest profilaktyka selektywna, ale zmieniam zdanie, to będzie profilaktyka uniwersalna, ponieważ to jest skierowane do wszystkich. Dlatego, że jakby w tej pielgrzymce uczestniczą całe rodziny. Być może niektórzy pierwszy raz słyszą świadectwo osoby uzależnionej, która już poradziła sobie z tym problemem na tym etapie i mówi o tym, w jaki sposób manipulowała, oszukiwała, bo też jest to w mechanizmach uzależnienia, czyli osoba uzależniona manipuluje, oszukuje, bo tak jest w systemie iluzji i zaprzeczeń. To jest podstawa choroby alkoholowej, że nikt nie powie, że ja mam problem z alkoholem. Tamten Kowalski, Nowak, tak się zawsze wymieniało, ten to ma problem, ja to nie. Czyli ja jeszcze siedzę na ławce, a nie leżę pod tą ławką. Co do uzależnienia, to chciałam powiedzieć Państwu, że często patrzymy przez, może inaczej, społeczność często patrzy przez pryzmat osób u nas w ostatniej fazie choroby alkoholowej, stojących na przystanku, nie wiem, pod polo widziałam, czy też koło innego sklepu. Chcę powiedzieć, że osoby uzależnione to są osoby z różną pozycją zawodową, rodzinną, osobistą, z różnym majątkiem. To też powiedziałam na komisji, pokazywałam mojej koleżance pani Pietrzyk, kobietę z Atrium, która jest dziennikarką, osobą uzależnioną, która przeszła wiele odwyków i nie wyszło, i dalej pije. Czyli jakby też to nie jest tak, że to są te osoby w ostatniej fazie choroby alkoholowej, które obserwujemy na terenie naszej gminy czy miasta Polanowa. Przyjąłem sobie, że w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje punkt konsultacyjny. Tak to nazwałam, bo jeżeli jest grupa wsparcia, samopomocowa grupa wsparcia, jeżeli jest telefon zaufania, jeżeli przyjmuje psycholog i prawnik, to też uważam, że to jest jakby też punkt konsultacyjny pomocy osobom w uzależnieniach, przeróżnych uzależnieniach, przemocy, ale oczywiście podpieramy się również wiedzą, korzystając z pomocy różnych instytucji, bo jak powiedziałam, ta pomoc będzie kompleksowa, interdyscyplinarna. Bardzo pomaga kontakt między instytucjami, telefon do mnie, że
inna pani odebrała dziecko z przedszkola, czyli nie mama, tylko koleżanka. Ponieważ jest to małe środowisko, no to wiem, jaka koleżanka. I kiedy udaje się do rodziny, to zadzwoniła pani z przedszkola. To widzę, że jest nie tak, że słusznie, że ten telefon to był dobry sygnał. Inny sygnał z zespołu szkół publicznych, kiedy pedagog w trakcie rozmowy z mamą po prostu usłyszała, że jest pod wpływem alkoholu i kiedy wkroczyliśmy do tej rodziny, pani rzeczywiście, to jest pani, która jest alkoholiczką, która już jest po leczeniu odwykowym, ale na tamten moment była kompletnie pijana, czyli w tej roli, dbając o bezpieczeństwo dzieci, właściwie ktokolwiek z nas, zauważenie sytuacji przemocy, nadużywania alkoholu i w tej rodzinie są dzieci, to jest obowiązek zgłoszenia, czyli na przykład zadzwonienia do naszej instytucji. Pierwszy raz mi osoby nie zmyśliły. Komisja spotykała się w ubiegłym roku 7 razy, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy spotyka się zgodnie z rozporządzeniem raz na 3 miesiące. Natomiast grupy robocze spotykają się częściej, ponieważ jest to zaproszenie osoby dotkniętej przemocą i rozmowa z nią, a następnie wezwanie osoby stosującej przemoc, rozmowa z nią, czyli tych spotkań grup roboczych jest więcej. No to ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo informację. Panie Kosek, dziękuję serdecznie. Obszerna informacja dotycząca profilaktyki uzależnień oraz kroków podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny, Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej. Na dzisiejszej sesji są obecni również dyrektorzy. Otwieram dyskusję. Zwracam się do szanownych radnych o pytania do pani Kosek, do państwa dyrektorów. Nie widzę pytań. Zwracam się do państwa sołtysów. Czy są pytania? Pani sołtys Bożeńka, proszę bardzo. Ja do pani dyrektor opieki społecznej. Chciałam się dowiedzieć, czy będą pracownicy na 40 godzin. Proszę, pani sołtysu, będzie wnioski. Teraz mówimy o profilaktyce uzależnienia. Proszę pytania kierować zgodnie z tematyką. Nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych o opinię. A więc, szanowni państwo, na posiedzeniu komisji członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie z wykonania programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Polany. Pani Justyna przedstawiła nam równie obszerne sprawozdanie, jakie usłyszeliście państwo tutaj. I naprawdę instytucje, tak jak pani Justyna powiedziała, które wspierają te wszystkie działania, które się dzieją na terenie naszej gminy, który nie jest obojętny dobro naszych mieszkańców, działają rewelacyjnie. Dlatego zarówno przedszkole, szkoła, gimnazjum, jak i miejsce gminy ośrodek pomocy społecznej w naszym odczuciu wywiązują się świetnie z powierzonych im obowiązków. Także pani Justyno, dyrektorom dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, jeszcze nie musimy zaopiniować roczny raport z wykonania efektów realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Sądzę, że komisja ten. Tak, oczywiście. I tutaj też opinia jest pozytywna. Też pozytywna, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Kosek, jak również państwa dyrektorom, począwszy od pani dyrektor przedszkola, kończąc na wszystkich placówkach oświatowych, na zespole szkół i wszystkich placówek szkolnych dotyczące właśnie tego zagadnienia realizacji profilaktyki
uzależnień, bo ten problem istnieje wśród młodzieży szkolnej, dlatego ważne są każde sygnały dotyczące uzależnień czy problemów, które mogą występować od dzieci najmłodszych, od przedszkola do, począwszy do zespołu szkół ponad, zespołu szkół w naszym mieście i gminie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Przystępujemy do oceny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie. Sprawozdanie dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działalności za rok 2018. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez panią dyrektor. Oraz musimy przyjąć gminny program pomocy społecznej na rok 2019. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Iwonę Pietrzyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Przedstawię sprawozdanie. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie za 2018 rok. Ja nie widzę, czy ja mogę podejść bliżej, bo nie widzę. Proszę bardzo. Chyba już przeczytam. Słabo, rzeczywiście małe literki są, to ja będę sam czytać. Powody do przyznania pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przy występowaniu ubóstwa jednego z 14 powodów określonych ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, sytuacji kryzysowej i klęski ekologicznej. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Do końca września 2018 roku obowiązywały następujące kryteria dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, dla osoby w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, a od października 2018 roku kryterium uległo podwyższeniu i dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, a dla osoby w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 528 zł. Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie w szczególności należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez realizację świadczonej pomocy społecznej. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa. Udzielenie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym program 500+ i 300+. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Pomocą społeczną objęto w 2018 roku 451 rodzin, jest to 938 osób. Miasto i gmina Polanów są podzielone na 4 tereny pracy socjalnej. Każdy teren ma przypisanego pracownika socjalnego. Średnio każdy pracownik socjalny ma 110 czynnych środowisk, gdzie wykonuje pracę z rodziną. Ponadto wykonujemy zadania związane z rozpoznaniem sytuacji w rodzinach, czyli wywiady środowiskowe dla potrzeb działu świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych i na zlecenie innych instytucji zgodnie z obowiązującym prawem. Na terenie naszej gminy mamy 2 domy pomocy społecznej. Mieszkańcy domów również korzystają z pomocy społecznej.
realizacja zadań zleconych i własnych. Zasiłki stałe 92 osoby. Ogółem wydatkowano 485 622 zł i 34 grosze. Składki zdrowotne 80 osób. Ogółem wydatkowano 40 257 zł i 27 groszy. Zasiłki okresowe 193 rodziny. Ogółem wydatkowano 318 330 zł i 50 groszy. Usługi opiekuńcze 51 osób. Ogółem wydatkowano 126 713 zł i 84 grosze. Zasiłki celowe 81 osób. Ogółem wydatkowano 88 323 zł i 91 groszy. Realizacja zadań zleconych i własnych. Dożywienie na terenie gminy dla dzieci i młodzieży i dorosłych 162 osoby, jest to kwota 90 251 zł. Program pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe na zakup żywności 178 osób, jest to kwota 124 810 zł. Ogółem wydatkowano 215 061 zł. W tym środki własne to jest kwota 45 061 zł, dotacja 170 000. Skierowanie do domów pomocy społecznej i dopłata do pobytu mieszkańców w tych placówkach 17 osób na kwotę 508 384 zł i 66 groszy. Zdarzenie losowe, w naszym przypadku to był pożar, skorzystało 5 rodzin. Ogółem wydatkowana kwota 30 000. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Rodzina 500+, oraz program Dobry Start w 2018 roku. W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami obowiązuje kryterium dochodowe. 674 zł na osobę w rodzinie i 764 na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Przy przekroczeniu wyżej wymienionego kryterium dochodowego obowiązuje artykuł 5 ust. 3.3d ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to program Złotówka za złotówkę. Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne to 350. Wypłacono łącznie 8975 świadczeń. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 491 909 zł i 31 grosze. Ponadto zgodnie z ustawą wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania, na kształcenie i rehabilitację dziecka z orzeczeniem, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, na dojazdy do szkół, opłatę pobytu w internacie i z tytułu wielodzietności. Innymi świadczeniami wypłacanymi przez dział świadczeń rodzinnych są jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwane wycikowe, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Wypłaciliśmy również dla dwóch rodzin świadczenie zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny za życie. Przy otrzymywaniu takich świadczeń jak zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, odprowadzone są składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2018 roku, program Rodzina 500+. Świadczenie w wysokości 500+ miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Na pierwsze i lub jedyne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto na miesiąc. Kwota wypłaconego świadczenia 500+ to 5 553 975 zł i 10 groszy. Liczba rodzin objętych programem Rodzina 500+ to 644. Liczba dzieci objętych programem 1069.
Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start w roku 2018. Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia. A w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Kwota wypłaconego świadczenia to 295 800 zł. Liczba dzieci i osób uczących się objęta programem Dobry Start 986. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2018 roku. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 512 760 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 1285. Kryterium dochodowe 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2018 roku to kwota 223 220 zł i 59 groszy. 40% należności głównej stanowi dochód własny gminy. To kwota 56 213 zł i 17 groszy. Na terenie gminy Polanów zamieszkuje 136 dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie w stosunku do dłużników alimentacyjnych podjął następujące czynności. Przekazano informacje dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do każdej decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego sporządzono wniosek do organu egzekucyjnego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sporządzono wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w przypadku umorzenia przez urzędy skarbowe administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wystąpiono do organów właściwych dłużników z wnioskiem o podejmowanie działań wobec nich. Wezwano na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego dłużników mieszkających na terenie gminy Polanów. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. W 2018 roku 5 dłużników alimentacyjnych decyzją administracyjną uznano za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 31 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Złożono 66 wniosków o ściganie z urzędu dłużników, u których zadłużenie przewyższa równowartość 3 świadczeń okresowych. W związku ze zgonem 2 dłużników alimentacyjnych wygaszone zostało zadłużenie o łącznej wysokości 75 924 zł i 14 groszy. Raz w miesiącu następuje aktualizacja zadłużenia dłużników alimentacyjnych w 5 biurach informacji gospodarczej. Działania na rzecz społeczności lokalnej i realizacja zadań dodatkowych. Prace społecznie użyteczne. W ramach prac społecznie użytecznych przyznane zostało zatrudnienie na 21 stanowisk. Z prac społecznie użytecznych skorzystały sołectwa gminy Polanów to 17 miejsc. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 miejsca, Urząd Miejski w Polanowie 1 miejsce. Prace publiczne. W ramach tych prac, zgodnie z umową z 2017 roku, zatrudnione były 4 osoby na okres 9 miesięcy. Dystrybucja żywności z Banku Żywności przy współpracy z Klubem Abstynenta Feniks i ZUK Polanów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej. Na podstawie umów dotyczących realizacji działań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zawartych na rok 2018 między Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Feniks w Polanowie rozdysponowano żywność w ilości ponad 57 ton. Było to 21 różnych artykułów spożywczych.
współorganizowanie z Bankiem Żywności warsztatów kulinarnych na terenie gminy Polanów w Świetlicach Wiejskich dzięki współpracy z OFIS. Koordynacja wypoczynku letniego dzieci z terenu miasta i gminy Polanów. Podczas wakacji 2018 na kolonię letnią w Gąsawie w okresie od 21 sierpnia do 30 sierpnia 2018 roku pojechało 15 dzieci. Organizatorem było kuratorium oświaty. Wypoczynek letni był skierowany dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami z utrudnionym dostępem do wypoczynku. Udział w proponowanej formie wypoczynku był bezpłatny. Grupami priorytetowymi były dzieci i młodzież objęte pieczą zastępczą, z rodzin wielodzietnych, z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z rodzin samotnie wychowujących dzieci, wymagające szczególnej pomocy. Kwalifikacją oraz koordynacją działań zajmowali się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie. Realizacja projektu konkursowego Asystent Rodziny 2018. W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie zatrudniał jednego asystenta rodziny. Asystenturą w 2018 roku objętych było 11 rodzin. W powyższych rodzinach wychowywało się 35 dzieci. Ponadto po zakończeniu pracy z rodzinami w poprzednich latach w przypadku 11 rodzin prowadzony był monitoring. Główne problemy w rodzinach objętych asystenturą. Problemy opiekuńczo-wychowawcze 11 rodzin. Ponadto w tych rodzinach występowały następujące problemy. Niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dysponowanie zasobami finansowymi rodziny 7 rodzin. Ubóstwo 3 rodziny. Bezrobocie 7 rodzin. Nadużywanie alkoholu 5 rodzin. Niepełnosprawność dziecka lub rodzica 5 rodzin. Konflikty w rodzinie 4 rodziny. W jednej z tych rodzin założono niebieską kartę. Samotne rodzicielstwo 3 rodziny. Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w bardzo trudnej i mozolnej drodze do osiągnięcia samodzielności, oznaczającej dla każdego środowiska coś innego. Rodzina może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny niezależnie od posiadanego dochodu. Główną ideą jest pomoc dziecku i rodzinie w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały dwie osoby, w tym jedno dziecko. Liczba świadczonych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku wyniosła 152 godziny. W 2018 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 44 osoby. Usługi świadczyło 19 pracowników zatrudnionych przez naszą jednostkę w różnych formach. Były to dwie opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, 12 osób na umowę zlecenie, jedna osoba w ramach prac społecznie użytecznych, jedna opiekunka na część etatu, jedna osoba w ramach wolontariatu i dwie osoby w ramach robót publicznych. W 2018 roku liczba świadczonych usług opiekuńczych wyniosła 6302 godziny. Realizacja programu Opieka 75+. W ramach programu Opieka 75+, usługi opiekuńcze były świadczone 12 osobom. Kwota dotacji na realizację usług opiekuńczych w ramach programu wyniosła 7216,14 zł. Usługi opiekuńcze w ramach programu w 2018 roku adresowane były dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Środki przeznaczone były na realizację zwiększenia ilości godzin usług opiekuńczych dla osób, które korzystały z tej formy pomocy oraz dla osób, które złożyły wnioski o pomoc w tej formie. Prowadzenie karty dużej rodziny. Na podstawie artykułu 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny w gminie Polanów w 2018 roku 11 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 52 takie karty, z czego 33 karty dla dzieci, 19 kart dla dorosłych. Prowadzenie dodatków mieszkaniowych. Od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono 595 dodatków mieszkaniowych na kwotę 149 910,46 zł. Średnio
Jeden dodatek wynosi 251,95 zł miesięcznie na jedną rodzinę. Ponadto złożono 4 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Z tego wypłacono 19 dodatków na łączną kwotę 283,10 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, stypendia. W okresie od stycznia do czerwca 2018 na podstawie wniosków złożonych do 15 września 2017 roku ze stypendium szkolnego skorzystało 153 uczniów. Dodatkowo dwie uczennice otrzymały zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia 2018 roku na podstawie wniosków złożonych do 15 września 2018 roku ze stypendium szkolnego korzystało 154 uczniów. Kwota stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca wypłacono 98 024 zł. Od września do grudnia wypłacono 64 066 zł. Łącznie wypłacono 162 090 zł. Praca socjalna w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, pomoc podopiecznym w sprawach urzędowych, to jest pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków, dokumentów, dowodów, wpłat, pisanie pism, odwołań, kontakty z instytucjami, na przykład komornik, kurator społeczny, kurator zawodowy, sądy, nadzorowanie wydatków, wydatkowania zasiłków, to jest zakupy i dokonywanie opłat z podopiecznymi, którzy marnotrawią własne środki finansowe, prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpraca z sołtysami i radnymi z naszego terenu, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Koszalinie, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień Monar, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, sądami, kuratorami społecznymi i zawodowymi, organizacja spotkań z radcą prawnym dla mieszkańców miasta i gminy Polany, organizacja pomocy psychologa dla mieszkańców miasta i gminy, organizacja samopomocowych grup wsparcia, każdy czwartek o godzinie 15. Uruchomiono telefon zaufania, czynny w godzinach urzędowania ośrodka. Telefon jest oświetlony, można zapisać. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej. Pozostałe działania na rzecz społeczności lokalnej. Praca z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Kierowanie na leczenie uzależnień, rozmowy motywujące do podjęcia działań oraz rozmowy telefoniczne z ośrodkami terapii oddechowej. Współpraca z funkcjonariuszami policji w sytuacjach niebezpiecznych, wymagających interwencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom podczas niebezpiecznych wizyt w terenie. Pośredniczenie w pozyskiwaniu i zbywaniu mebli i innych sprzętów przy współpracy z Upolanów. Udział w komisji oceniającej lokal socjalny w Chocimienie. Ponadto współpraca z jednostkami i organami władzy samorządowej na rzecz poprawy bytu osób zamieszkujących teren miasta i gminy Polany. Współpraca z przedszkolem, ze szkołami, z pedagogami szkolnymi. Dzięki temu mamy lepszy wgląd w sytuację dzieci i młodzieży wymagających pomocy. Współpraca ze schroniskiem na rzecz osób bezdomnych i przewlekle chorych. Organizowanie wyjazdów asystenta rodziny do specjalistów z dziećmi specjalnej troski w celu diagnostyki i leczenia. Pozyskiwanie i wydawanie odzieży od mieszkańców gminy Polanów dla osób potrzebujących. Współorganizacja pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu. Współorganizowanie Dnia Seniora. Kwalifikowanie osób na kursy, szkolenia organizowane ze środków w ramach projektów unijnych. Pomoc podopiecznym w kompletowaniu dokumentów uprawniających do emerytury, składanie i wypełnianie wniosków do ZUS. Praca socjalna. Główną ideą jest pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc rozumiana nie jako wyręczanie czy zastępowanie, ale wspieranie w przywracaniu prawidłowego funkcjonowania, wychodząc z założenia, iż klient jest podmiotem, a nie przedmiotem naszych działań. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Można też spotkać pracownika w terenie. W czwartki od godziny 15 do 18 w naszym ośrodku są spotkania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie. Formami pracy socjalnej jest bezpośredni kontakt z klientem, wizyty w środowisku zamieszkania, współpraca na rzecz podopiecznego z innymi instytucjami oraz kontakt telefoniczny.
stałą formą pracy socjalnej jest systematyczna współpraca z różnego rodzaju służbami publicznymi, instytucjami, stowarzyszeniami, m.in. sołtysami, radnymi, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolem, szkołami, sądem rejonowym, policją, zespołem opieki zdrowotnej, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Monarem, Zarządem Okręgowym TPD, Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta Fenix, do którego kierujemy osoby uzależnione i współuzależnione na spotkania AA, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PEKRON-em, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niebieską Linią, Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii i Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie. Dzięki prowadzonym wspólnym działaniom pracowników socjalnych wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją oraz Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2018 profesjonalne leczenie odwykowe ukończyło 5 osób. Praca socjalna w tych przypadkach polega nie tylko na umówieniu konkretnej wizyty, ale na pracy stałą z rodziną, wspieraniu tak osoby leczącej się, jak i pozostałych członków rodziny. Są to częste rozmowy, także telefoniczne, spotkania w miejscu zamieszkania, kontakty z ośrodkami leczenia uzależnień. Wielokrotnie pracownicy socjalni dla efektywniejszej pracy z rodziną wyjeżdżają w teren w asyście policji, często w godzinach popołudniowych. Od kilku lat osoby, które nie mają możliwości przygotowania gorącego posiłku, mają opłacane obiady w barze w Polanowie. Jest prowadzony nadzór nad posiadanymi przez nich funduszami. Jeśli pomoc finansowa jest przyznana osobom niezaradnym życiowym, tym, które mają problemy z gospodarowaniem własnymi środkami finansowymi, to pracownicy socjalni pomagają w dokonaniu opłat, chodzą z podopiecznym do banku, pomagają wypełnić formularze, pilnują, by nie było zaległości w opłatach. Pracownicy socjalni i asystent rodziny wspierają również podopiecznych w dokonywaniu zakupów. Chodzą z nimi systematycznie do sklepów, pokazują, jak dokonywać przemyślanych zakupów i jak dysponować otrzymanym wsparciem finansowym. Bardzo częstym powodem zgłoszenia się do pracownika socjalnego jest prośba o wyjaśnienie spraw bankowych, komorniczych, różnych zaległości. Pracownicy starają się doprowadzić do wyjaśnienia pism, pozwów, nakazów. Często sami piszą w ich imieniu odwołania i pozwy. Inną formą pracy socjalnej jest wsparcie w kompletowaniu dokumentacji i wypełnianie wniosków o różnego rodzaju świadczenia, ZUS czy KRUS. Pomagamy osobom starającym się o rentę, emeryturę, świadczenie rehabilitacyjne. Wspieramy również osoby starające się o orzeczenie o niepełnosprawności. Pracownicy socjalni kontaktują się z ZUS Polanów, Urzędem Miejskim w Polanowie, komornikami, pracownikami sądów, kuratorami, policjantami i innymi pracownikami instytucji zajmującymi się osobami wymagającymi pomocy. Dobrą praktyką pracowników socjalnych jest też ścisła współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Polanowie, z pielęgniarką szkolną, pielęgniarkami środowiskowymi. Umawiane są wizyty lekarskie, czasami w miejscu zamieszkania podopiecznego staramy się o systematyczne wypisywanie recept, jak również kontakt z lekarzem. Często pracownicy socjalni proszeni są o pomoc w znalezieniu miejsca w szpitalu, gdzie szybciej przeprowadzona będzie operacja czy jakiś zabieg. Podopieczni proszą też o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. Staramy się również, aby osoby potrzebujące dotarły do specjalistów. Pracownicy socjalni towarzyszą im w tych wizytach. Udało nam się również skierować osobę ze stwardnieniem rozsianym w dom. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce. Na prośbę osób potrzebujących jedziemy również do siedziby NFZ w Koszalinie, by uzyskać zlecenie na refundację, na przykład pampersów czy pieluchomajów. Pracownicy socjalni w związku z tym, że na terenie gminy nie ma schroniska dla osób bezdomnych, współpracują z instytucjami prowadzącymi pomoc dla takich osób. Najliczniejsza grupa pozbawiona własnego lokum z naszego terenu przebywa w Linowie, gdzie funkcjonuje Stowarzyszenie Pro Bono dla osób bezdomnych i przewlekle chorych. W 2018 roku przebywało w tym schronisku 7 osób bezdomnych. Dwóch pracowników socjalnych z naszej jednostki pracuje w ramach umowy wolontariatu na rzecz osób przebywających w schronisku w Linowie.
powodu niemożności zapewnienia opieki nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania, gdzie nie wystarczają usługi opiekuńcze, pracownicy socjalni starają się o umieszczenie ich w zakładach opieki długoterminowej. Utrzymywany jest kontakt z Zakładem Opieki Leczniczo-Psychiatrycznym w Kobylnicy, gdzie są umieszczone 3 osoby z naszego terenu. W miasteckim Zakładzie Opieki Leczniczej jest 1 osoba z naszej gminy. Pracownicy socjalni współpracują z pracownikami tych placówek dla jak najlepszego funkcjonowania naszych mieszkańców. Poszukujemy również miejsc dla osób tego wymagających w innych instytucjach. Nasze działania nie zawsze dają pozytywne efekty, ponieważ na miejsca czeka się bardzo długo. Nadmienić należy, że największym problemem jest odpłatność za pobyt w takich ośrodkach. Często przekracza możliwość danej osoby. Nasz ośrodek pomaga również osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych. W przypadku naszej gminy były to 2 pożary, w wyniku których ucierpiało 5 rodzin. Rodziny poszkodowane zostały objęte wsparciem finansowym z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego i zasobów naszej gminy. Osoby pokrzywdzone miały również możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa i wsparcia prawnika. W ramach naszej pracy kontaktujemy również osoby, które chcą przekazać meble, sprzęt AGD czy odzież z osobami potrzebującymi. Ponadto osobom pragnącym zlikwidować bariery architektoniczne udzielamy informacji o możliwościach, drukujemy wnioski, pomagamy je wypełnić. Umożliwiamy kontakt z jednostką PFRON przy starostwie powiatowym w Koszalinie. Pracownicy socjalni w ramach obowiązków kontaktują się z sołtysami i osobami chętnymi, by mogły odbyć pracę społecznie użyteczne. Utrzymujemy również kontakt z biurem pracy na rzecz wzmocnienia aktywności osób bezrobotnych z naszej gminy. Pracownicy socjalni uczestniczą w komisji oceniającej lokal socjalny w Kocimienie. Pracownicy socjalni przewodniczą również grupom roboczym powołanym przez zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy pracują z osobami doświadczającymi przemocy i tymi stosującymi przemoc. Prowadzą niezbędną dokumentację. W ramach realizacji procedura Niebieska Karta w 2018 roku podjęliśmy działania wobec 7 osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wnioskodawcami w sprawie procedury Niebieska Karta była policja i służby socjalne. Większość działań związanych z pracami grup roboczych jest w trakcie realizacji. W 2018 roku zamknięto 12 procedur Niebieska Karta. Wykonanie budżetu w 2018 roku. Wykonanie budżetu ogółem to 13 821 161 zł i 23 grosze. W tym wykonanie budżetu z zadań zlecionych 10 183 803 zł i 83 grosze. W tym świadczenia wychowawcze to 5 630 946 zł i 40 grosze. W tym same zasiłki to jest 5 546 929 zł i 68 groszy. Świadczenia rodzinne to 4 201 872,34 grosze. W tym zasiłki 3 963 716 zł i 49 groszy. Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków 122 760 zł i 21 groszy. Dodatki energetyczne 288 zł i 76 groszy. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych 33 213 zł i 3 grosze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 539 091 zł. Karta dużej rodziny 147 039 zł. Dobry start 305 360 zł. W tym zasiłki 295 500 zł. Wykonanie dofinansowania zadań własnych gminy 1 394 422 zł i 38 groszy. W tym zasiłki 997 952 zł i 84 grosze. Asystent rodziny 15 899 zł. Stypendia 129 672 zł. Składka na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych to jest 40 257 zł i 27 groszy. Wykonanie zadań własnych gminy 2
2,242,935,965,62 zł. W tym zasiłki 154,985,61 zł. Dodatki mieszkaniowe 149,910,46 zł. Prace społecznie użyteczne 46,638,70 zł. Stypendia 32,418 zł. Odpłatności za domy pomocy społecznej 508,384,66 zł. I dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Obszerną informację, no ale problematyka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest na tyle duża, bo dosyć dużo milionów wydajemy, a więc tych problemów jest bardzo, bardzo dużo. Szanowni radni, również na komisji do wglądu macie w materiałach na dzisiejszą sesję gminny program pomocy społecznej. Ten dokument jest w waszej dokumentacji na dzisiejszą sesję, bo musimy również ten dokument, gminny program przyjąć. Sądzę, że wszyscy radni na komisji to było omawiane, również szanowni radni się z tym dokumentem zapoznali. Otwieram dyskusję na temat wystąpień pani dyrektor. Pan radny, pan Roman Mangielski. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor, myśmy na Komisji Edukacji analizowaliśmy ten materiał. Ja wtedy zadałem Pani pytanie w sprawie pracowników społeczno-użytecznych. Na terenie gminy, z tego co zapamiętałem, jest ich 17. Sołek tutaj się orientuje. Ubiegłym roku. Tak. I Sołek jest 28. Z tego co pamiętam, w naszym sołectwie Grąd jest jedna osoba, która została skierowana do prac społecznie użytecznych na terenie sołectwa Buszyno. Myśmy już rozmawiali o szczegółach. Ja chciałbym wnioskować, żeby osoba, która zamieszkuje w danym sołectwie, prace społeczno-użyteczne sprawowała na terenie sołectwa, w którym zamieszkuje. Tylko taki wniosek. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pani dyrektor? Nie widzę. Zwracam się do pani. Tak, teraz tak. Dobrze. Bardzo proszę o odpowiedź pani dyrektor. Ja chciałam wyjaśnić te prace społecznie użyteczne, bo ta osoba była skierowana, zamieszkuje krąg, ale była skierowana do Buszyna, dlatego że taka była potrzeba w formie usług opiekuńczych. No, nie miałyśmy osoby chętnej, żeby zabezpieczyć takie usługi i dlatego ta osoba była tam skierowana. Ale teraz już właśnie te usługi się skończyły i wróci na krąg. To była taka wyjątkowa sytuacja. Szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy przy pracach społeczno-użytecznych, to myślę, że pewne wyjaśnienie, żeby nie było niedomówień. Mamy w tej chwili 40 osób w pracach społeczno-użytecznych. Każde sołectwo z tej formy może skorzystać. Warunek jest jeden. Osoba, która zamieszkuje dane sołectwo, musi spełniać określone kryteria. Czyli musi być osobą bezrobotną, musi korzystać z opieki społecznej i być odpowiednio sprofilowana. Jeżeli takiej osoby nie ma, no to w związku z tym no staramy się, żeby jeżeli są po innych sołectwach, miały możliwość u Państwa gdzieś tam pracować. Czyli tutaj rola sołtysów radnych, szukajcie takich osób u siebie, żeby spełniały te kryteria, o których tutaj mówiłem i nie będzie problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Jeszcze raz ponawiam pytanie do państwa radnych, czy są jeszcze pytania do pana burmistrza, pani dyrektor. Jeszcze pan Roman, proszę bardzo. Tak, powiem panu burmistrzowi, panie burmistrzu, sołtysi, u nas jest nowy sołtys, nie mają wiedzy, jakie kryteria, czy te kryteria przez pracowników, kandydatów na pracowników społeczno-użytecznych są spełnione. Także tutaj bym prosił o konsultację właśnie z sołtysami i z radnym z tego terenu, co do miejsca wykonywania prac społeczno-użytecznych. Kontakt, nowy sołtys z panią dyrektor, tak, w celach uzgodnienia. Do państwa sołtysów się zwracam.
Nie widzę jeszcze. Poproszę panią dyrektor o potrzeby. Jeszcze przedstawię potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie. Jako pracownicy jednostki podległej samorządowi gminy Polanów mamy świadomość, że budżet jest ograniczony, że nie wszystkie potrzeby będą zaspokojone w pełni. Jednak uważam, że należy zwrócić uwagę na kilka aspektów naszej pracy, które wymagają zastanowienia. Po pierwsze, w związku z faktem starzenia się społeczeństwa, stałej i wzrastającej emigracji młodych ludzi, pozostajemy z problemem zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym. Usługi opiekuńcze świadczone przez nasz ośrodek są pierwszą formą pomocy dla tego grona osób. Zatrudnienie większej ilości opiekunek będzie więc konieczne, by uzupełnić to zadanie, sprostać temu zadaniu. Po drugie, z uwagi na nasilenie się kryzysów w rodzinach i zmiany specyfiki pracy socjalnej związanej z różnego rodzaju pracą z rodziną, należy zastanowić się nad zatrudnieniem dodatkowego pracownika socjalnego. Po trzecie, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób schorowanych i niepełnosprawnych. Takich, które nie są w stanie funkcjonować w środowisku zamieszkania samodzielnie, a usługi opiekuńcze okazują się niewystarczające. Osób, które będą wymagały umieszczenia w domach pomocy społecznej, będzie coraz więcej. Następnie nadmienić należy, że staramy się zapewnić opiekę i pielęgnację osobom nie mogącym pozostać w środowisku zamieszkania w zakładach opieki długoterminowej, czy też zakładach opiekuńczo-leczniczych, gdzie koszt pobytu jest często o połowę tańszy niż w domu pomocy społecznej. Nasz ośrodek również wspiera takie osoby finansowo. Jednak są to rozwiązania krótkoterminowe i nie zawsze spełniają wszystkie wymagania osób umieszczanych. Na koniec ważne jest, by wziąć pod uwagę koszt odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. W ubiegłym roku na ten cel płaciliśmy już ponad 100 tysięcy złotych, a biorąc pod uwagę nasilenie się kryzysów w rodzinach, umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej może być nadal konieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych opinię. Szanowni Państwo, członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych bardzo wysoko opinii pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie i przyjęli gminny program pomocy społecznej na rok 2019. Znaczy też pozytywnie go zaopiniowali. Dziękuję bardzo. I szanowni radni, musimy przyjąć gminny program pomocy społecznej na rok 2019 poprzez głosowanie. Kto jest za przyjęciem gminnego programu pomocy społecznej na rok 2019? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy gminny program pomocy społecznej na rok 2019. I jeszcze, żeby Państwa dyrektorów nie przetrzymywać, to jeszcze zrealizujemy przed przerwą ocenę pracy środowiskowego Domu Pomocy Społecznego Oza w Krągu. Ale przedtem jeszcze bardzo serdecznie chciałem podziękować pani dyrektor, wszystkim pracownikom MOPS-u za wkład pracy, to co wykonujecie, bo tak jak powiedziałem, potrzeby są ogromne. Gmina nie jest bogatą gminą, ubóstwo społeczeństwa jest znaczne, dlatego rola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy jest znaczna. I to widać, dlatego też podziękowania dla pani dyrektor, dla wszystkich pracowników za dokonaną pomoc. I przystępujemy, tak jak powiedziałem, i bardzo proszę panią dyrektor środowiskowego domu w Krągu, panią Magdalenę Grzygułę, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni, sołtysi i zaproszeni goście. Przedstawię sprawozdanie z działalności środowiskowego domu samopomocy Oaza w Krągu za 2018 rok. Nasz dom jest ośrodkiem wsparcia typu A i B, czyli
A dla osób przewlekle psychicznie chorych i typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2018 roku w naszym domu przybywało 24 uczestników, 14 mężczyzn i 10 kobiet. Typu A, czyli przewlekle psychicznie chorych, 6 osób i typu B z niepełnosprawnością intelektualną, 18 osób. Nasz dom działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, statutu, regulaminów i innych przepisów. Jest to placówka przeznaczona dla osób dorosłych z terenu naszej gminy ze schorzeniami psychicznymi, które nie stanowią zagrożenia dla siebie i otoczenia. O tym mówi ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 4 naszych uczestników w zeszłym roku było całkowicie ubezwłasnowolnionych. Od tego roku mamy 1 dodatkową osobę od marca. Nasz dom współpracuje z różnymi instytucjami, przede wszystkim z takimi środowiskowymi domami samopomocy jak nasz w powiecie koszalińskim i słupskim, DPS-ami, szczególnie naszymi tutaj w Żydowie, Cetyń, ale także Parsowo, Białogard. Współpracujemy z poradnią zdrowia psychicznego w Koszalinie, gdzie nasi uczestnicy mogą skorzystać z porad różnych terapeutów, z rozmów z psychiatrą. Także jeździmy do różnych specjalistów, neurolog, kardiolog, dermatolog. Każdy specjalista, który w danym momencie jest potrzebny. Współpracujemy także z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Koszalinie, gdzie jedna osoba w zeszłym roku otrzymała orzeczenie uprawniające do bycia osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami. Także szpital psychiatryczny w Koszalinie, gdzie kilkoro naszych uczestników w ciągu roku także przebywa. PCPR w Koszalinie, gdzie napisaliśmy 3 projekty, przeszły weryfikacje, w poniedziałek podpisujemy umowy. Ze spondylusem w Koszalinie, gdzie nasza uczestniczka otrzymała specjalistyczny wózek inwalidzki z niewielką dopłatą od rodziny, także myśmy do naszego domu zakupili kilka sprzętów. Z Bankiem Żywności współpracujemy, dzięki temu mamy codziennie, każdy dzień roboczy, rano żywność z Biedronki, którą otrzymujemy za darmo do przygotowywania naszych posiłków. Współpracujemy także z Urzędem Miejskim, gdzie uczestnikom pomagamy w regulowaniu różnych należności, opłat, z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Polanowie, gdzie nasi lekarze zawsze są przychylni. Pomagamy także w uzyskaniu recept, badań podstawowych. ZUP w Polanowie, gdzie zawsze chętnie nam pomoże, wyciąga pomocną dłoń do nas. MOP w Polanowie, gdzie często wspierają nas rozmowami, pracą socjalną, a także finansowo przede wszystkim nasi uczestnicy są w stanie dokonać różnych zakupów, przede wszystkim zakup okularów, co jest najważniejsze. Powiatowy Urząd Pracy w Polanowie, gdzie uczestnicy dowiadują się o pracach dla osób niepełnosprawnych. Szkoła podstawowa w Polanowie, gdzie dzieci przyjeżdżają do nas kilka razy w roku z przedstawieniami, a także w ramach zabaw latem na boisku. Biblioteka publiczna w Polanowie, gdzie często jesteśmy zapraszani, oglądamy przedstawienia, panie czytają nam książki. Popiec w Polanowie, gdzie nasi uczestnicy także lepią gliny. Pani Ewa przeprowadza wspaniałe zajęcia, wypalania gliny, malowania. Policja w Polanowie w Koszalinie, gdzie mamy pouczające lekcje, a także kiedy jest potrzeba, nasi policjanci zawsze nas pomagają. Państwowa Straż Pożarna w Koszalinie, gdzie byliśmy zaproszeni na lekcje dla naszych uczestników. Kościół w Polanowie, gdzie mamy w kwietniu zawsze mszę dla naszego zmarłego uczestnika, a także nasi księża odwiedzają nas. Caritas Polska, gdzie zawsze w czerwcu jesteśmy zapraszani do Skrzatusza. Finansują nam podróż, wyżywienie i mamy mszę dla naszych uczestników, za wszystkie osoby niepełnosprawne. Współpraca także z komornikiem w Kołobrzegu w Koszalinie, gdzie regulujemy należności, duże należności naszych uczestników. Sklep Biedronka, jak wspominałam, codziennie żywność. Fabryka Lodów Jan w Koszalinie, gdzie otrzymaliśmy w zeszłym roku latem dużo lodów.
rodziny naszych uczestników, są to, jest to niewielka współpraca z rodzinami, ale zawsze jakiś krok do przodu, a także wieloma przyjaciółmi naszego domu. W 2018 roku nasze środki finansowe były z budżetu wojewody w wysokości 432 672 zł 68 groszy, z czego 12 160 zł w związku z realizacją programu Za życiem. Wspominałam już osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Są to osoby, które na orzeczeniu mają dwa rodzaje niepełnosprawności, na orzeczeniu są dwie literki. W 2018 roku środowiskowy dom zatrudniał 10 pracowników, kierownik, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekun w jednej osobie i kierowca, asystent osoby niepełnosprawnej, także w jednej osobie terapeuta. To były osoby na pełen etat, główny księgowy na 1/4 etatu, do tego umowy dodatkowe, fizjoterapeuta, psycholog, informatyk i specjalista BHP. Posiadamy 4 pracownie terapeutyczne. Kulinarna najważniejsza. Dzisiaj niewielka degustacja naszych wypieków. Nasi uczestnicy uczą się podstaw gotowania, prowadzenia gospodarstwa domowego, robienia zakupów, planowania wydatków, przygotowywania posiłków, estetycznego spożywania tych posiłków. Stają się coraz bardziej samodzielni. Poprawia się ich samoocena, uczą się planować swój budżet, przygotowywać potrawy, korzystają ze wszelkich urządzeń gospodarstwa domowego. Tutaj widzimy, nasi uczestnicy zrywają czereśnie z prawej strony, a z lewej jest robiony sok z porzeczek. Ważne działania w naszej pracowni to trening budżetowy. Nasi uczestnicy niestety większość nie czyta, nie pisze, nie orientuje się w nominałach pieniężnych. Pomagamy im także w robieniu zakupów, opłat, w opłatach. Wszyscy uczestnicy bez wyjątku biorą udział w każdej naszej pracowni. Kolejna pracownia plastyczna rękodzieła, tutaj właśnie w pokisie. Lepimy gliny. Później to jest przez panią Ewę wypalane, jedziemy kolejny raz, malujemy. Pracownia proponuje różne zajęcia manualne, artystyczne. Robimy różne ćwiczenia, zadania, wykorzystujemy wiele materiałów, wiele technik, rozwijamy sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, skupienie, dokładność. Ośmielenie się przede wszystkim do podejmowania jakichkolwiek działań. Uczestnicy pracują kolorami, wodą, freskami, pędzlami, nożyczkami, różnymi tkaninami, malują, rysują, wycinają, wszystko, z czym kto sobie poradzi. Wykonujemy także różne kartki okolicznościowe, zaproszenia, elementy różne dekoracyjne naszego domu i na środkowym zdjęciu jest to wystawa w naszym ośrodku pomocy społecznej, gdzie zmieniamy zgodnie ze świętem, porą roku, tematyką. Bierzemy także udział w różnych konkursach plastycznych, jeździmy do różnych instytucji, malujemy, zawsze coś wygramy, raz idzie nam lepiej, raz gorzej, także oddajemy nasze prace na różne aukcje, różne imprezy okolicznościowe, podarunki dla różnych instytucji. Tu właśnie z prawej strony zdjęcie w naszym Urzędzie Pracy, gdzie uczestnicy wykonali godło, które zapewne wisi w naszym urzędzie. Tutaj jesteśmy w DPS-ie w Brzydowie, gdzie jest konkurs plastyczny. Nasi uczestnicy malowali każdy według własnego uznania i na koniec zawsze jest ognisko. Trzecia pracownia komputerowa. Zajęcia są indywidualne, grupowe. Uczestnicy uczą się podstawowej obsługi komputera, zaradności w sprawach z komputerem. Samodzielnie uczą się go obsługiwać, włączać, wyłączać. Przede wszystkim uczą się podstaw internetu. Mamy 5 komputerów, 3 laptopy, drukarkę, aparat fotograficzny. Wszystko z dofinansowania unijnego. Codziennie uczestnicy przyswajają nowe umiejętności.
wykorzystujemy różne gry, programy edukacyjne w celu rozwijania swoich umiejętności. Pracownia stolarska, mamy ją na dworze. Uczestnicy przygotowują różne prace, uczą się obróbki drewna, przygotowują przede wszystkim ramki do naszych obrazów, wysiedlają różne figurki z drewna, półki, ćwiczą umiejętność przygotowania drewna do wykorzystania różnych przedmiotów. Mamy także o wygląd naszego domu, co roku sadzimy kwiaty, siedzimy na dworze, czasami jak pięknie słońce świeci. Mamy zabawy na dworze, różne gry. Mamy także fizjoterapeutę, który ćwiczy z naszymi osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Także mamy trochę sprzętu do ćwiczeń. Codziennie ćwiczymy na sprzęcie, prowadzą zajęcia z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzi fizjoterapeuta, a reszta pracowników różne ćwiczenia i zabawy ruchowe. Mamy także zajęcia muzyczne, zakupiliśmy sprzęt do karaoke, także uczestnicy chętnie śpiewają, przy tym tańczą, chętnie biorą udział w różnych zajęciach, co przygotowuje ich do występów na zewnątrz. Tutaj jesteśmy, pierwsze zdjęcie, jesteśmy w Biesiekierzu na konkursie talentów, zdjęcie z prawej u góry. Zabawa karnawałowa w Miastku, na dole widać Marylę Rodowicz na konkursie w Będzinie i z prawej strony również Biesiekierz na konkursie tańca. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Kształtujemy właściwe relacje z innymi osobami, relacje społeczne w instytucjach. Tutaj nasza uczestniczka wypełnia wniosek o dowód osobisty. Także integracja ze społecznością lokalną. Nasi uczestnicy biorą udział w różnych imprezach organizowanych na terenie naszej gminy. Pierwsze zdjęcie u góry z lewej to jest rajd rowerowy, który zorganizował nasz ksiądz proboszcz. Dzień seniora, dzień niepodległości na naszym rynku i pielgrzymka trzeźwości. Mamy także psychologa, który prowadzi terapie indywidualne i grupowe. Nasi uczestnicy chętnie z nim rozmawiają. Także za każdym razem, kiedy psycholog przyjeżdża do nas, mamy terapię grupową 1 godzinę. Rehabilitacja psychospołeczna, jak już wspominałam, także jeździmy do biura pracy, do poradni zdrowia psychicznego, neurologa, kardiologa, ginekologa. Pośredniczymy również w kontaktach z różnymi instytucjami, tak jak MOP, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS, Szpital Psychiatryczny. Także trening umiejętności spędzania czasu wolnego, aby nasi uczestnicy wiernie nie siedzieli na kanapach. Także prowadzimy różne zajęcia, nauka poznawania liter, pisania, czytania. Mamy filmoterapię czasami, różne formy zainteresowań, aby miło spędzić czas. Byliśmy także w zeszłym roku w Pokarium w Sarpsku, gdzie uczestnicy mile spędzili czas. Byliśmy pierwszy raz w tym Pokarium. Byliśmy także w Papugarni. Wspaniałe przeżycie dla naszych uczestników. Także z przyrodą mamy kontakt. Jeździmy na grzybogranie na zaproszenie SDS Sianów. Na naszym boisku także urządzamy wiele gier i zabaw. Jeździmy nad morze, uczestniczymy także w pierwszym rajdzie na temat przyrody, który zorganizował SDS Kępice. Także umiejętność zachowania się w miejscach publicznych. Jeździmy do kina, do różnych restauracji. Nasi uczestnicy obserwują, jak zachowują się inni ludzie, a także mają możliwość przebywania w innych miejscach. Także, jak już wspominałam, na zaproszenie Caritas jeździmy do Skrzatusza. Jest to wielkie wydarzenie. Każdy dobrowolnie zgłasza chęć wyjazdu. W zeszłym roku byli także członkowie rodzin naszych uczestników. Także było miło, że także ich rodziny zaangażowały się w nasze życie. Obchodziliśmy także stulecie odzyskania niepodległości. Zorganizowaliśmy wystawę, na których zaprosiliśmy różnych dostojnych gości z naszej gminy.
Wystawy mieliśmy także w urzędzie, za co bardzo dziękujemy. A także mieliśmy przegląd piosenki patriotycznej, gdzie odwiedzili nas uczestnicy z innych SDS-ów, a także DPS. Tutaj dalej udział w obchodach niepodległości na naszym rynku. Także wesołe nutki w Obolicach poświęcone były także tematyce niepodległości i nasi uczestnicy śpiewali piosenki o tematyce niepodległości na zaproszenie naszego zespołu szkół publicznych. Pouczające lekcje. Co roku jesteśmy zapraszani do na Dzień Otwartych Koszar do Koszalina. Co roku uczestniczymy w obchodach. Nasi uczestnicy mogą wejść do czołgu, do samochodu. Na koniec zawsze mamy w lesie piknik. Także spotkanie ze strażakami w Koszalinie, pouczające lekcje, byliśmy też w zeszłym roku. Odwiedzają nas różni przystojni goście. Widzimy tutaj pana Kalinowskiego, który upiekł nam sporo chleba. Wspaniała lekcja. Także dzieci ze szkoły podstawowej w Polanowie, nasz ksiądz wikariusz, który przeprowadza różne zabawy na boisku. Także święta nasze obchodzimy w dużym gronie. Zapraszamy gości. Na Wigilii mamy pracowników urzędu i pracowników ośrodka pomocy społecznej. A na Wielkanoc zapraszamy księży z naszych tutaj parafii, do których należą nasi uczestnicy, a także ich rodziny. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pytania do pani dyrektor? Szanownej radnej. Czy z państwa sołtysów pytania? Nie widzę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Panie dyrektorze, jest to praca dla ludzi, którzy często w domach są, ja tak nazwę, popychadłami. A tutaj poprzez tą pracę, udzielanie pomocy, oni muszą się i integrują się ze społeczeństwem. Wszystkie kroki podejmowane uczą ich bycia w tym społeczeństwie, kultury zachowania, radzenia sobie w życiu. Dlatego duże podziękowania dla pani dyrektor, dla pracowników i jeszcze poproszę opinię pani przewodniczącej Komisji Socjalnej. A więc, szanowni państwo, członkowie komisji na tak zwanym wyjazdowym posiedzeniu komisji, które miało miejsce środowiskowym do pomocą w okrągu, przyjrzeli się pracy tego ośrodka, mieli możliwość rozmawiania z uczestnikami zajęć. Bardzo wiele zostaliśmy przyjęci zarówno przez panią dyrektor, przez panią kierownik, jak i obecnych uczestników i opiniujemy bardzo pozytywnie pracę pani załogi. Także dziękujemy serdecznie za takie przyjęcie tam i dzisiejszy poczęstunek tutaj. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę bardzo jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem członkiem Komisji Edukacji z racji tego, że przez wiele lat pracowałem z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicząc w posiedzeniu komisji wyjazdowej, byliśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem działań, które ta placówka spełnia. I kierując się patriotyzmem lokalnym, bo pochodzę z tej miejscowości Krąg, deklaruję jako radny z tego okręgu daleko idącą współpracę i pomoc, nie tylko swoją jako radny, ale też nowo wybranego pana sołtysa Mariusza Suberania i Rady Sołeckiej, żeby współpraca ze środowiskiem lokalnym była jeszcze jak najbardziej owocna i cieszy. Jeszcze raz gratuluję tych działań, tych osiągnięć, życzę dalszej takiej współpracy i działań i efektów przede wszystkim dla dobra osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 12 minęła. Pytam się, czy z zewnątrz ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Panie radny, później powiem też, tak, po przerwie. Z zewnątrz mieszkańców nie widzę, a więc ogłosimy przerwę, 10 minut.
jedną trzecią kolejnego maratonu, więc ja postaram się tą swoją wypowiedź w pigułce Państwu streścić. Jako że tematem wiodącym są drogi, więc ja do tych dróg się ustosunkuję. Natomiast kilka słów tytułem wstępu. Szanowni Państwo, zostałem tutaj przedstawiony jako członek zarządu powiatu. Owszem, jestem członkiem zarządu powiatu od 3 miesięcy. Wcześniej byłem przewodniczącym Rady Powiatu przez kadencję, ale wcześniej też przez 2 kadencje byłem członkiem zarządu powiatu. W związku z powyższym te tematy i te zadania, które stoją przed członkiem zarządu powiatu, nie są mi obce i mam nadzieję, że w tym zarządzie, a mam w tym zarządzie, zarząd powiatu liczy 5 członków, żebyście Państwo wiedzieli, więc jak gdyby 1/5 racji w tym zarządzie jest po stronie naszej, czy mojej, czy mieszkańców gminy Polanów, bo jako radny jestem, nazwijmy to, wasalem w stosunku do mieszkańców gminy Polanów. Moim suwerenem, czy moim zwierzchnikiem są mieszkańcy tej gminy Polanów i ich zadania, ich sprawy, to jest najważniejsza rzecz, że mam rozwiązywać. Kwestie informacji w powiecie koszalińskim po ostatnich wyborach, nazwijmy to umownie, władzę sprawuje może nie Polskie Stronnictwo Ludowe, bo nie wszyscy są radni członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jest klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ma w Radzie większość i wolą tej większości zostałem członkiem zarządu powiatu. W woli informacji było 5 okręgów wyborczych. Taką strategię przyjęliśmy, że z każdego okręgu wyborczego jest jeden przedstawiciel w zarządzie powiatu. Polanów akurat jest okręgiem wyborczym, podobnie jak Bobrice, więc jest ten przedstawiciel, podobne gminy są włączone. I teraz, Szanowni Państwo, przechodząc do meritum, bo to nas najbardziej interesuje, temat dróg. Szanowni Państwo, powiat koszaliński, zarząd powiatu przed chwilą pochylił się nad tą sprawą bardzo wyraziście, na ponad 100 milionów w budżecie, jakie mamy na bieżący rok. To, Szanowni Państwo, prawie 24 miliony to są wydatki na te drogi, a więc możemy powiedzieć, że 1/4 budżetu powiatu koszalińskiego poświęcona jest drogom. I jak gdyby idąc tym tokiem myślenia, w miesiącu grudniu odbyło się spotkanie z wszystkimi wójtami i burmistrzami. Miało to miejsce w starostwie. W miesiącu styczniu starosta i wicestarosta, starosta Hermanowicz, wicestarosta Tesmer odwiedzali wszystkie gminy. 15 stycznia spotkaliśmy się również z panem burmistrzem lipskim i wiceburmistrzem Górniakiem, ażeby omawiać sprawy priorytetowe dla poszczególnych gmin. Byłem również, idąc tym tokiem myślenia, w dniu 28 lutego z panem burmistrzem lipskim się spotkałem, ażeby te priorytety, które są tutaj dla gminy Polanów, przedkładać do realizacji. I taką listę priorytetów żeśmy tutaj z panem burmistrzem przyjęli i stwierdzę po wczorajszym zarządzie powiatu i po wczorajszym spotkaniu z dyrekcją zarządu dróg powiatowych, że panie burmistrzu, jesteśmy na dobrej drodze do poprawy stanu jakości dróg na terenie naszej gminy. Przechodząc do konkretów. Wykonujemy, może najpierw jeszcze to, co pan burmistrz powiedział odnośnie napraw bieżących. Szanowni Państwo, temperatury powyżej 10 stopni przez kilka dni, wtedy może wjechać remonter i dokonywać tych napraw bieżących, tak zwanych na gorąco czy na ciepło. Natomiast wszystkie naprawy bieżące i wszystkie informacje, jakie spłyną do zarządu dróg powiatowych lub do mnie, lub do pana burmistrza, lub do pozostałych radnych powiatowych, a tutaj jest i Darek Kalinowski, i Wiesiu Lewioda, i dotrą do zarządu dróg powiatowych, one będą na bieżąco informowane, tak jak realizowane, tak jak to miało miejsce w przypadku dziury na Dworcowej czy w Sowinku. Ale jest to tak zwane łatanie na zimno i ono na dzień dzisiejszy nie jest skuteczne. Także panie burmistrzu, ten wjazd do Polomarketu, jak tylko się rozpocznie to łatanie na gorąco, on będzie również w pierwszej kolejności wykonany. Szanowni Państwo, to są naprawy bieżące i to informuję wszystkich sołtysów i radnych. Gmina Polanów, wczoraj otrzymałem taką deklarację od dyrekcji zarządu dróg powiatowych, że gmina Polanów, jak tylko się te remonty rozpoczną, ta wschodnia część tej gminy, niepas nadmorski, ruszy tutaj w pierwszej kolejności. To są te łatanie dziur tak zwane. Natomiast mamy również tak zwane naprawy powierzchniowe, czy remonty powierzchniowe. Tych remontów wykonujemy w ciągu roku w granicach 15 km plus minus i proszę
uwzględnić, że na te 15 km na rok bieżący na gminę Polanów zostało zablokowane 6,6 km. To jest to, co jest zapisane, przyjęte w planie. To jest odcinek Roków Rzeczyca 4,7 km i odcinek od Sowna w kierunku Nalaski wielkości, długości 1,9 km. I teraz informacja, bardzo gorąca, to co wczoraj udało się ustalić. Otrzymałem zgodę zarządu, osiągnęliśmy konsensus na remont. Tutaj pan burmistrz Lipski wymienił priorytety, to była wymieniona Gusza, Chocimino-Krąg, na remont drogi do Guszy, ten powierzchniowy. Okazało się, że po rozmowie z dyrektorem, czy z dyrektorem zarządu dróg powiatowych, że tam remont powierzchniowy jest po prostu bez sensu, on nie ma racji bytu, w związku z tym trzeba wykonać remont bardziej już w zasadzie remont drogi, naprawę tej drogi. W związku z powyższym, w dniu wczorajszym stanęło, że będzie powierzchniówka zrobiona na odcinku Krąg Laski. Zaczynamy od Buszyna. Taką deklarację wczoraj otrzymałem. Ja myślę, że pan dyrektor Zoliński słowa dotrzyma. A ja będę, jak gdyby, czy ja, czy moi koledzy radni z Polanowa, będziemy tutaj walczyć o to, żeby to było realizowane. Od Buszyna począwszy, poprzez krąg do wysokości w krągu, tam jak się bloki mieszkalne kończą, tam się kończy nasza droga, tam się zaczyna dalej droga Sławna, która jest tam dowieźna, nazwijmy to umownie, pana Faruszka, później znowu się zaczyna nasza, która idzie do górki na Bożenicę, później się znowu zaczyna z powiatu Sławno i ta nasza jest znowu tam podsobna, co wspomniałem, te 1,9 km w kierunku na Laski. No i oczywiście tutaj zanotowałem sobie, podejmiemy po raz kolejny, bo te działania, one były podejmowane w poprzedniej kadencji, one były podejmowane w wcześniejszych kadencjach. Spróbuję, zapisałem sobie panie burmistrzu, uregulować sprawę własności, też przyjmiemy to jako priorytet, ale do tanka trzeba dwojga, nie wiem jak się ustosunkuje do tego, Sławno. I to jest, to są te remonty powierzchniowe i one w tej kolejności będą wyglądały, więc jak państwo dobrze policzycie, to w bieżącym roku na 15 km remontów powierzchniowych ponad 50% byłoby wykonane na terenie gminy Polanów. Nie palmy się tym za bardzo, bo to tam inni będą zbyt dociekliwi. Natomiast została jeszcze jedna droga, o której tu nie wspomniałem, która była wprowadzona w planie już wcześniej. To jest droga Rosocha, może inaczej, Cetuń, Rosocha, Gilewo do mostu, tutaj kawałeczek za Świętą Górą. To jest też ponad 6 km. I szanowni państwo, ja myślałem, że wczoraj otrzymam jakąś tam informację szczegółową w tej sprawie. Natomiast do dnia wczorajszego, chyba że pan burmistrz jest dzisiaj na bieżąco więcej wie, do dnia wczorajszego pan wojewoda niestety nie udzielił nam informacji, a to jest droga, która została wprowadzona właśnie jako ta transakcja związana z Urzędem Wojewódzkim. Natomiast pojawiła się nowa koncepcja, czy nowy pomysł, tak zwany Fundusz Dróg Samorządowych, który daje dofinansowania do 50% inwestycji bez tego limitu 3 milionów złotych. Czas na inwestycje jest do 2 lat. Powiat koszaliński może złożyć 2 wnioski. I to, co powiedziałem, 12, panie burmistrzu, myślę, że oficjalne zawiadomienie przyjdzie, 12 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z wójtami, z burmistrzami poszczególnych gmin i miast powiatu koszalińskiego w kwestii tylko i wyłącznie dróg. Jeżeli chodzi o drogę, tu spojrzałem na pana radnego Jerzego, który też, jak to się mówi, dosyć bardzo mocno tam w tych sprawach walczył, do Gołogóry, tam trzeba te sprawy własności raz na końca też wyjaśnić. Natomiast jesteśmy również na dobrej drodze z podmiotami innymi, to nie będę ukrywał, jest to Nadleśnictwo Polanów w kwestii przejęcia. Mamy kilka takich tutaj zagubionych dróg powiatowych, chociażby droga w centrum Warblewa, czy tam inne, które mogą Lasy Państwowe przejąć. Pan nadleśniczy w tej chwili wnikliwie analizuje i będziemy podejmować decyzję. Jako ciekawostkę podam państwu, że w ostatnich 4 latach gmina Sianów na drogi otrzymała 2 miliony, gmina Polanów 6 milionów, gmina Bobolice 700 tysięcy, niecały milion. Więc tutaj mamy wielkiego sprzymierzeńca ze strony gminy Bobolice w tej walce właśnie o nasze, żeby nasze inwestycje Polanowa i
W ostatnich czterech, ostatniej kadencji, ale żeby nie być dosłownych, żeby to tak nie wyglądało, pani gmina Giesiek już otrzymała 18 milionów. A więc to Mielno akurat nie wynotowałem, ale też porównywane z Giesiekierzem. Więc w związku z tym wracam do tego, co powiedziałem, mamy sprzymierzeńca. Tu zresztą w tej sprawie to tutaj, no nie chcę, żeby to nie zabrzmiało, że do tablicy wywołuję szanownego kolegę Dariusza, ale na pewno większą wiedzę ma w tym zakresie, czy miałby ode mnie. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o drogi. Natomiast jeżeli chodzi również o drogę stary Żeliwóz, tam GPZ zwraca kaucję 300 tysięcy, firma, która wykonywała oczywiście ten GPZ, zwraca kaucję 300 tysięcy złotych. Zarząd ogłosił już przetarg, procedury przetargowe na remont tej drogi, więc od tego mostku tam Nowy Żeliwóz jak się zaczyna, bo tamta ona była poprawiona, chociaż dzisiaj usłyszałem informację, że stan jej nie jest najlepszy. Do granic, stary Żeliwóz do granic powiatu, będzie to ta naprawa kontynuowana. Jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, no, że nie jako ciekawostkę, ja naprawdę wędruję sporo po terenie gminy Polanów. Staram się te wędrówki prowadzić również szlakami dróg powiatowych i z tamtych dróg jest mi doskonale znany. Ja dzisiaj tutaj sobie pozwoliłem od części państwa sołtysów, tych już, którzy będą sołtysami, pobrać numery telefonów. Ja za chwilę na koniec mojego wystąpienia podam swój numer telefonu i bardzo proszę śmiało do mnie dzwonić, jeżeli jakieś dziury się pojawią, bo ja nie jestem w stanie, tak samo jak pan burmistrz, dotrzeć do każdego zakątka gminy i żeby wiedzieć o każdej dziurze. Po to organem pomocniczym gminy jest sołectwo i Rada Sołecka, jeżeli będziemy mieli to wspólne wsparcie, to będziemy czynić to, co czynimy. I teraz, szanowni państwo, jeżeli już jestem przy głosie, chciałbym powiedzieć również o innych zadaniach, które wykonuje powiat, a które państwa mogą w pewnym sensie interesować. Obiecałem się spotkać, ile już tam czasu mówię. Więc szanowni państwo, był program walki z nowotworami, w dalszym ciągu prowadzone są badania kolonoskopii, a więc wykrywanie wczesne nowotworu jelita grubego i bardzo proszę korzystać. Wszystkie osoby, które są w wieku od 55 do 64 lat i są mieszkańcami powiatu koszalińskiego, w poliklinice w Koszalinie, na ulicy Szpitalnej 2, śmiało do tych badań się kierować i naprawdę namawiam do udziału. Szanowni państwo, jeszcze też muszę powiedzieć o poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzisiaj tutaj było wymieniane w sprawozdaniu i pani tutaj z Krągu, i pani dyrektor z MOPS-u, MGOS-u. Ta dobra współpraca. Ja, jak gdyby tutaj nazwisko nie padło, ja myślę, że nie złamię RODO, jeżeli wymienię to nazwisko. Natomiast było tutaj dzisiaj mowa o asystencie rodziny. Tam jest chyba rodzin i ta wielka, olbrzymia praca tego asystenta rodziny. Pan dyrektor Sztucki mnie prosił o przekazanie, o podziękowanie, że to, co się dzieje w Polanowie, to, co robi asystent rodziny, a jest nim pani Serwecińska, jest to wielka praca i wielka zasługa tej pani, właśnie jak gdyby udokumentowanie tego, co w sprawozdaniu wcześniej było mówione. Oczywiście współpraca pana dyrektora poradni bardzo dobrze też się układa z panią dyrektor Kalinowską, dyrektor POW, dyrektor Sekuła, dyrektor Filipowicz, dyrektor Jagielską, więc jak gdyby czynię to i dziękuję tym wszystkim dyrektorom. Natomiast na jedną rzecz zwrócił mi uwagę pan dyrektor Sztucki, jest to wzorzec. To jest to wzorzec dla innych gmin i zanotowałem nawet słowa dyrektora Sztuckiego. Gdyby było tak jak w Polanowie, byłbym szczęśliwy. I tu się leżą wielkie słowa podziękowania i uznania dla pana burmistrza Lipskiego za troskę o to, bo to również przekazuje to, co pan dyrektor Sztucki mówił. Dla dzieci z orzecznictwem w Polanowie funkcjonuje tak zwana instytucja nauczyciela wspomagającego. I w gminie Polanów jest to wzorcowa współpraca na tle innych gmin powiatu koszańskiego. Być może to państwu umknęło w sprawozdaniach, jakoś też tutaj gdzieś może mi to umknęło, nie wiem, by to było. I jeszcze jedna rzecz, panie burmistrzu, przekazuję podziękowania od pana dyrektora Sztuckiego. To się nazywa zindywidualizowana ścieżka kształcenia wynikająca z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymagającej dofinansowania. To takie skomplikowane troszeczkę, ale ja dosłownie, tak mnie dyrektor Czucki prosił, żeby to zapisać. I również uruchomiono taką pulę, pan burmistrz Lipski uruchomił w Polanowie i jest to również wzorzec dla innych gmin powiatu koszańskiego. Więc przekazuję te informacje jako uzupełnienie sprawozdań, które w dniu dzisiejszym tutaj były prezentowane. Szanowni Państwo, co jeszcze, jeżeli jestem już tutaj przy głosie? Pracodawca. Tak, tu była również wymieniona współpraca. Szanowni Państwo, no gmina, powiat koszaliński jest pracodawcą dla około 300 pracowników. Tu były wymienione dziś te dwa DPS-y. Do tego dochodziło w Polanu, do tego gdzieś tam sporadycznie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, punkt właśnie orzecznictwa. Aha, tego punktu orzecznictwa nie ma w tej chwili stałego. To też Państwu tutaj jako informację pragnę podać. Tego punktu nie ma stałego, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli sytuacja kryzysowa, poradnia ma bardzo dobry kontakt ze szkołami, z przedszkolem, z MOW-em, z GOPS-em i wtedy właśnie tutaj jak gdyby uruchamia się i taki punkt tam jest wydzielony w pomieszczeniach przy hali gimnastycznej, przy ZAO i konsultant, odpowiednia merytorycznie osoba przyjeżdża z poradni. I Szanowni Państwo, odnośnie, w DPS-u jest sytuacja klarowna, natomiast ostatnio sporo kontrowersji wzbudzała sprawa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Rzeczywiście w wyniku tego zakrętu związanego z reformą oświaty była potrzeba zlikwidowania jednej grupy, czy konieczność, nie potrzeba, konieczność zlikwidowania jednej grupy wychowawczej, co się wiązało z utratą czy redukcją 4 etatów i w tej chwili prawdopodobnie będzie druga grupa wychowawcza likwidowana, czyli kolejne 4 osoby straci pracę, może nie do końca straci, ponieważ część z tych osób otrzymała propozycję pracy w naszych placówkach, między innymi w Warninie. Jedna z osób już z wychowawców wyraziła na to zgodę, pozostali są na dobrej drodze, ponieważ w MOW-ie również nastąpi tak zwane dzielenie etatów, czyli dwie osoby podzielą się jednym etatem po pół etatu, im to odpowiada i ten rok przeżyją. Dlaczego ten rok? Ja mówię przeżyją, w cudzysłowie oczywiście przeżyją, ponieważ odchodzi klasa 8 i odchodzi klasa 3 gimnazjum. Z MOW-u ubywa 28 wychowanków, to są dwie pełne grupy wychowawcze. W związku z powyższym trzeba ten rok przetrwać. Od przyszłego roku wchodzi standaryzacja tego typu ośrodków, a ośrodek polanowski, proszę mi wierzyć, spełnia jakościowo naprawdę wysokie te wymagania standaryzacji. I prawdopodobnie ci ludzie do pracy z powrotem wrócą, chociaż jest to możliwe również od grudnia, od września, ponieważ jeżeli ośrodek kierowań Warszawa kieruje, jeżeli wychowankowie się znajdą, więc grupy będą dalej wymienione. Natomiast a żeby sytuację w jakiś sposób również ratować, zarząd powiatu, tam była koncepcja utworzenia albo ogólniaka, to były rozmowy prowadzone z panem burmistrzem, zwłaszcza z panią Olą Kalinowską w sprawie utworzenia ogólniaka. Stanęło jednak na tym, że będzie utworzona szkoła branżowa. To jest ten kierunek kształcenia, który w tej chwili jest lansowany. A więc te 300 miejsc pracy mamy nadzieję, że będzie dalej utrzymane. Również starostwo otacza często patronat, czy starosta, czy przewodniczący Rady Powiatu nad imprezami, które się odbywają na terenie gminy Polanów. Takie imprezy by to był turniej szachowy organizowany przez UKS Grad Polanów, czy turniej przez MOW organizowany. I tutaj do Państwa radnych i również do sołtysów, jeżeli Państwo na swoim terenie działania taką imprezę będziecie organizowali, jeżeli będzie ona o zasięgu powiatowym, jeżeli ponadpowiatowym, to również bardzo dobrze, a jeszcze lepiej nawet, to bardzo proszę śmiało występować z wnioskiem do któregokolwiek z radnych powiatowych lub do mnie lub do starosty bezpośrednio czy przewodniczącego Rady Powiatu o ufundowanie pucharu, a przy okazji myślę, że jakieś nagrody również się znajdą. I teraz co jeszcze z tych aktualności, które były do tej pory, było przeznaczone, Szanowni Państwo, 80 tysięcy na rewitalizację zabytków. W ubiegłym roku mieliśmy 130 tysięcy, było 10-13 podań, wszyscy dostali po 10 tysięcy, w tym roku 80 tysięcy podań 9, więc podzieliliśmy to tak, że każdy z tych kościołów otrzymał te 9 lub 8 tysięcy złotych i kościół w Polanowie i kościół w Komorowie, bo te dwa wnioski były złożone, to dofinansowanie na tę rewitalizację dostał. W przypadku Polanowa chodziło dokładnie o witraże, co tam trochę kontrowersji wzbudzało, bo to nie jest rewitalizacja zabytku. Dodatkowo, Szanowni Państwo, w budżecie, nie wiem czy wcześniej te informacje padały czy nie, ale jak jestem przy głosie, pozwolę sobie to powiedzieć, że na ochotnicze straże pożarne tradycyjnie dofinansowujemy jako powiat koszaliński. 50 tysięcy w tym roku przeznaczyliśmy
w ubiegłym roku z dofinansowania jednostka Polanowie za bioakarmerę termowizyjną wartości 13 100 zł. Na pewno przydatna. A skoro już mówię o SP Polanów, to pragnę szanownego Państwa poinformować, że 9 lutego na walnym zebraniu sprawozdawczym po otrzymaniu absolutorium złożyłem rezygnację z funkcji prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie. Ta rezygnacja była podyktowana tylko i wyłącznie względami zdrowotnymi. Jak zapewne Państwu wiadomo, od 3 lat zmagam się z chorobą i przechodzę różny proces leczenia. Ostatnio była to radioterapia, więc nie zawsze mogę nawet być w miejscach, gdzie powinienem być. Jak Państwo zresztą zauważyliście, dzisiaj jestem tutaj po dłuższej nieobecności. I też nie wiem, kiedy zadanie będzie stanąć przed Państwem znowu. Dlatego pozwolę sobie za chwilę na koniec wystąpienia podać mój numer telefonu dla wszystkich sołtysów starych i nowo wybranych. Część już tutaj tam w tym moim kapowniku złożyła się pisać. No dobrze, jak już o tym mówię, to bardzo proszę 606-900-322. Tak, nie mówię to jako gorącą linię, oczywiście, jeżeli ta dziura na tej drodze zagraża bezpieczeństwu, życiu, mieniu i tak dalej, proszę dzwonić. Najbliższa sesja będzie, panie przewodniczący, czy będzie poświęcona drogą? Będzie poświęcona drogą, więc ja myślę, że będzie dyrektor Zwoliński lub dyrektor Broda i tam również swoje telefony podadzą, żeby w pierwszej kolejności z nimi się kontaktować. Już kończę, bo obiecałem Państwu, że nie będę maratonu kolejnego prowadził. OSP 50 tysięcy, Państwówka dostała również 30 tysięcy i policję przeznaczyliśmy 60 razem tysięcy. Może mi coś umknęło, bo to tak, Szanowni Państwo, starałem się tutaj te najważniejsze informacje przekazać. To, co się nazbierało przez te 3 miesiące mojego zasiadania jako członka zarządu powiatu. Tyle ode mnie, jeżeli będą. Tu jest oczywiście cały budżet i wszystkie te zadania. Służę Państwu swoją osobą po tym zamknięciu tego wystąpienia. Pytanie? Rozumiem? Proszę bardzo. A to pan przewodniczący jest tutaj. Szanowni radni, szanowni sołtysi, następna sesja będzie poświęcona drogom, dlatego ja tutaj zwracam się do pana jako członka zarządu o obecność na tej sesji, bo jest pan przedstawicielem naszej gminy w zarządzie, jak również bardzo mile widziane byłyby starosta czy wicestarosta, no i oczywiście dyrektor dróg powiatowych odpowiedzialny za stan dróg, bo to będzie no, sądzę, jeden z ważniejszych problemów, które nurtują mieszkańców naszej gminy. A teraz jeszcze i prosiłbym, zwracam się do szanownych radnych, żeby przygotowali również interpelacje dotyczące właśnie tej tematyki na sesję następną, bo dzisiaj o interpelacjach tych, które wpłynęły, to ja poinformuję, ale apeluję o to. I teraz jeszcze kilka pytań, zwracam się do szanownych radnych, żeby tutaj można było niektórych informacji zaczerpnąć. Proszę bardzo, pan radny, pan Roman. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie kolego, członku zarządu powiatu koszalińskiego, ja mam takie pytanie. Na początek dziękuję, że droga Buszyno-Laski została uznana jako inwestycja pierwszoplanowa, priorytetowa. Dziękuję panu burmistrzowi również, bo kolega tu wspomniał, że już są uzgodnienia, że ta droga będzie naprawiana w pierwszej kolejności. Tylko z racji tego, że ta droga jest posiekana, mówiąc kolokwialnie, na odcinku między powiat, starostwo powiatowe w Sławnie, a wasz powiat, i pytanie takie krótkie. Na jakim etapie są uzgodnienia z powiatem sławieńskim co do korelacji działań waszych odnośnie na to, żeby nie było tak, że wy zrobicie swoje, oni zrobią swoje i temat nie będzie załatwiony. Na jakim etapie jest takie uzgodnienia, żeby do następnej sesji, którą będziemy mieli, żebyśmy mieli tą wiedzę? Tylko takie pytanie. Czy były prowadzone już takie uzgodnienia? Jeżeli nie, to proszę o właśnie realizację tych uzgodnień co do całościowej naprawy tej drogi. Dziękuję. Dziękuję kolego Romanie. No nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, bo mówię, jestem 3 miesiąc członkiem zarządu, gdy wdrażam się w tę tematykę, ale traktuję to również jako spójne pytanie z tym, co pan burmistrz Lipski tutaj zadał, uregulować sprawę tej drogi powiatowej w stosunku tych własnych.
Kościoły. Ja rzeczywiście jeszcze zgadzam ten odcinek między Laskami. Pan Roman wie, bo był radnym powiedzmy. Tak, ale nie wchodzimy w tego typu tutaj jakiejś tam zaszłości. Teraz pan Tarej, w tej chwili jesteśmy tu i teraz i interesuje nas przyszłość tej drogi. Nie sięgajmy do przeszłości. Na błędach to tylko możemy się uczyć. I to rzeczywiście jak najbardziej postaram się wyjaśnić, nie powiem, że przejąć, bo nie wiem na jakim etapie, na teraz nie odpowiem Państwu te rozmowy. Tylko jedno dopowiedzenie. Z racji tego, że pracowałem kiedyś w starostwie, pracowałem pracę samorządową, miałem w starostwie powiatowym, Sławnie, uzgodnienia takowe pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, Koszalińskim a Sławieńskim były takie, było to dograne umowami konkretnymi i co do konieczności, priorytetów, co do terminu wykonywania i ta współpraca układała się wtedy pomyślnie w latach 2002-2006, jak dobrze pamiętam, pamięć mnie nie myli, także prosiłbym o takie dogranie tych działań waszych, tak? Dziękuję bardzo. Mogę posłuchać, panie przewodniczący? Dowiedziałem się, że nie było przepychanie. Ja już kończę ten temat, kończę, kropka na dół. 9, dowiedziałem się, że 9 będzie komisja poświęcona sprawom dróg, więc ja ten temat zasygnalizuję dyrektorowi Zwolińskiemu i podejrzewam, że będzie na tej komisji i zamykamy tutaj. Ja proponuję, żeby się na tym więcej nie rozmawiać. Dziękuję bardzo. Czy można, panie przewodniczący? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w związku z tym, że jesteśmy po zebraniach wiejskich wyborczych, było ich 20 i w zasadzie na każdy był temat dróg i dróg powiatowych. Będzie jeszcze ich 8, to proszę wziąć pod uwagę. Ale ja mam takie pytanie, może się pomyliłem w tym momencie, albo czegoś nie rozumiem. Pan tutaj wspomniał radny o drodze Sowno-Laski, tak? Tak, to jest stanie. Tak. Ale to nie jest nasza gmina. Ja wiem, że nie jest nasza gmina, ja byłem... No tak, ale tutaj zostało zaliczone, że na terenie gminy nasze się robi. To nie jest tak, to jest nie nasza gmina. Dobrze. Nie, to jest bardzo ważne, bo tutaj tych kilometrach wychodzi bardzo ładnie, a tutaj no nawet sobie upewniłem się na mapie, więc jest to niemożliwe. Mogę odpowiedzieć, panie przewodniczący? Proszę bardzo, na gorąco. Jeżeli odejmiemy te kilometr 700 czy kilometr 900, a dodamy tych kilka, sześć, tam ileś kilometrów krągu, to i tak wychodzi więcej niż połowa. Więc tutaj, krąg to była propozycja wcześniej. Natomiast dlaczego? Dlaczego? Ponieważ interpelacje sołtysa, jest pani sołtys właśnie z Bukowa, z Domachowa, dotyczyły wielokrotnie i radnych z tamtego terenu, kiedy wreszcie zrobicie ten odcinek, że będziemy mogli dojechać do Sowna w porządnych warunkach. Sławno ten odcinek do Lasek zrobiło. Tu jeszcze nam brakuje z panem burmistrzem miejskim, w czasie tego naszego spotkania o tym rozmawialiśmy. Tam jest te 500, panie burmistrzu, czy 700 metrów do Machowa, pod tą górkę. Ale to już jest też ten problem, że nie jest to nasza droga. Na koniec, zawsze to się mówi 15 km, tam zawsze więcej zostaje mocy przerobowych, więc mam nadzieję, że to Domachowo również uda się tam. Brzydkie osoby użyję. Do końca nie wiemy, panie radny, odnośnie Głuszy, bo tam była wnętka taka, tak? No to Janusz i Jurek tu potwierdzają, jak z tą drogą do Głuszy. Droga do Głuszy nie nadaje się, powtarzam to, co w dniu wczorajszym uzyskałem informację od dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Zarząd Powiatu, bo 2 godziny wcześniej odbył się Zarząd Powiatu, wyraził zgodę po tym piśmie pana burmistrza Ludzkiego, gdzie zostały priorytety wymienione, wyraził zgodę na remont powierzchniowy tej drogi. Natomiast ta droga do remontu powierzchniowego się nie nadaje. Są to informacje od fachowców. Ja fachowcem prawie dróg nie jestem, tak? Mi wczoraj odpowiedzieli dyrektorzy. I był dyrektor Broda, i był dyrektor Zwoliński, że tu trzeba się pochylić i będzie 12 będzie to spotkanie. Jest to kolejne rozdanie w sprawie nie tych schetynówek, tylko to się nazywa teraz Fundusz Dróg Samorządowych. No nie wiem, no trzeba próbować. Na razie nas blokuje to Cetuń, bo to wisi Cetuń Gilewo Polanu, bo to wisi w powietrzu, my nie wiemy, co dalej generalnie rzecz biorąc będzie. Co nam wojewoda kiedy uruchomi? No może być to. No. Nie my, trzeba powiedzieć wprost. Nie wiem. Że to się prawdę powiedzie w kościach rozpytam. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, tak jak powiedziałem, proszę te interpelacje zgłaszać na następną sesję, gdzie będziemy bardzo szeroko omawiać problematykę drogi. A teraz przechodzimy do
wnioski, zapytania sołtysów. I te zapytania mogą dotyczyć tutaj spraw naszej gminy, jak również obecności pana radnego, pana Zenona Drobko. Zwracam się do sołtysów. Proszę o wnioski i zapytania. Tak, proszę bardzo, pan sołtys. Zapytanie młody bratu, może też o społeczne, nie? Mielibyśmy kogoś, kto by mi pomógł właśnie w tym razie, pierwszy raz. Ja odpowiem. Tak, tak. Potem na końcu zawsze sesji są odpowiedzi na pytania i są też jeszcze osób, które tutaj i interpelacje. Tak. Czy jeszcze ktoś z Państwa sołtysów? A więc są te tematykę, które na następnej sesji będzie, to proszę się przygotować, co się zwracam do szanownych radnych, jak i szanownych sołtysów. Przystępujemy do realizacji ilości treści interpelacji, zapytań pisemnych, które płynęły od ostatniej sesji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wystąpienie panu radnemu powiatu, panu Zenonowi Drobko. Interpelacja wpłynęła tak, od radnego Przemysława Szelerskiego dotyczące w związku, chciałbym zapytać, czy byłaby możliwość przeniesienia betonowych ławek z oparciem oraz koszy na śmieci z parkingu przy chatce Puchatkę w rejon wyżej ulic i na tym parkingu zostaje się 5 ławek betonowych oraz 6 drewnianych ławostołów. Przeniesienie ławek oraz koszy betonowych w żaden sposób nie wpłynie na poziom wypoczynku mieszkańców podróżujących korzystających z parkingu. I tu nawiązuję do tego pisma, że te tematy były podejmowane z panem dyrektorem już Kuleszą i pan dyrektor zobowiązał się, że w miarę możliwości jest znikoma ilość posiadanych ławek, ale będzie to wszystko realizowane. I następna interpelacja w sprawie budowy placu zabaw, też od pana radnego Szelerskiego, w sprawie budowy placu zabaw oraz urządzeń fitness. Rodzice dzieci mieszkańcy przy ulicy Koszalińskiej zwrócili się do mnie z prośbą o poruszenie tematu braku placu zabaw przy ulicy Koszalińskiej i tutaj chciałbym, co dzieci oczekiwałyby na budowę placu zabaw spełniający wymogi bezpieczeństwa, urządzeń fitness oraz kajaków rowerowych, wiaty śmietnikowej na odpady i tutaj nawet pan radny wskazuje działkę numer 71 przy lodowni na Koszalińskiej, że to miejsce mogłoby spełnić jakieś warunki właśnie do tego placu zabaw. Tak, panie radny? Tak jest. Zgadzam się. Dobrze, następna interpelacja pana radnego, pana Mirosława Gajka. Zaplanować w budżecie na 2020 rok środków pieniężnych w ramach budżetu obywatelskiego. Kwotę regulamin do uzgodnienia i w latach 2020-2021 zabezpieczyć w budżecie środki na remont drogi gminnej działka numer 5/37 miejscowość Sinaca z wykonaniem zjazdu na teren działki numer 5/2 działka, na której znajduje się kościół. I również prosi nas o informację, na jakim etapie przygotowań jest budowa nowej szatni przy stadionie miejskim w Polanowie. Pan radny Piotr Wody, w gminie własnym oraz mieszkańcy proszę o rozpatrzenie sprawy dotyczącej polepszenia stanu dróg na ulicy Poprzecznej oraz na ulicy Leśnej, ulica Poprzeczna. Proszę o poprawienie płyt drogowych, one są pozapadane. I ulica Leśna, proszę o utwardzenie drogi przy budynkach mieszkalnych oraz wykonanie robót prowadzących wodę deszczową, ponieważ dochodzi do podmywania drogi, co powoduje pojawienie się dziur i spływanie piachu z drogi, który z kolei spływa na posesję mieszkańców. Zgadza się, tak. No, interpelacja pani radnej, pani Wielorty Koniecznej, gminy mieszkańcy sołectwa Dadzewo, zwracam się z prośbą o naprawę drogi gminnej znajdującej się w tej miejscowości. Stan techniczny na wierzchni jest fatalny. Dojazd do pracy, dojście na szkolny przystanek autobusowy, zwłaszcza w przypadku opadów, no, jest utrudniony. W imieniu mieszkańców Jacinek natomiast swoim zwracam się z prośbą o oczyszczenie części stawu znajdującego się w miejscowości. Od kilku lat ten zbiornik wodny jest sukcesywnie oczyszczany, współpracujący z mieszkańcami przy realizacji projektów, jednak w dalszym ciągu wymaga jeszcze czyszczenia. Proszę także o usunięcie bądź pomoc w uzyskaniu pozwolenia na usunięcie słupa telekomunikacyjnego znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr 6 w okolicy przystanku autobusowego.
Słup ten od wielu lat jest nieużytkowany, utrudnia wykaszanie terenu. I również w imieniu mieszkańców Jacinek, których nieruchomości sąsiadują z drogą gminną, mieszkańcy domów nr 31 do 34 proszą o poprawę stanu tej drogi. Także zwracam się w imieniu mieszkańców do odpowiednich służb w celu ustawienia lusterka drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 206 na zakręcie przed stawem od strony Polanowa, które ułatwiłoby przejście mieszkańcom na drugą stronę jezdni oraz wyjazd mieszkańcom po sekcji nr 25 oraz usunięcie z poboczy przed wjazdem do miejscowości piasku wymywanego na jezdni, który jest zagrożeniem dla kierowców. Zgadza się pani kierowca? Tak. I pani radna, pani Agnieszka Zelik, zwracam się z prośbą o przycięcie suchych gałęzi drzew przy przystanku autobusowym w parku naprzeciw okien mieszkańca. Gałęzie są suche, stanowią zagrożenie dla osób, dzieci czekających na autobus. Wycięcie suchych konarów poprawi bezpieczeństwo. Pani Agnieszko? Tak? Zgadza się. Te interpelacje wpłynęły od ostatniej sesji. Przekazuję na ręce pana burmistrza i tak jak apelowałem odnośnie interpelacji, odnośnie tej tematyki, którą będziemy poruszać, stanu dróg w naszej gminie. I przystępujemy już, szanowni radni, do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 7/61/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Mamy otwarte, tak? Czy są zapytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej o opinię dotyczącą projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury wydała pozytywne opinie następującym uchwałom. Uchwała nr 7/61/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwała nr 7/62/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Uchwała nr 7/63/19 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Polanowie z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Polanów oraz uchwała nr 7/64/19 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących Fundusz Sołecki. Dziękuję. Pozytywnie. Pozytywnie. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni radni, przystępujemy do głosowania, a więc projekt uchwały nr 7/61/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 7/62/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Są pytania ze strony panów radnych? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 7/63/2019 roku w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Polanów. Proszę o pytania. Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 7/64/2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących Fundusz Sołecki. Również nie widzę pytań. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 7/65/2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego Żurawisko. Nie widzę pytania. Bardzo proszę jeszcze pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, goście. Komisja opiniowała powyższą uchwałę na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym. Opinia została wydana pozytywna jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, głosujemy. Proszę o głosowanie. Też jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 766/2019 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Polanów na lata 2019-2022. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Opinia też tego dotyczy, panie przewodniczący. Nie, nie wydawałem. Proszę bardzo. Również panie przewodniczący, Wysoka Rado i zaproszeni goście. Opinia odnośnie tej uchwały jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Też jednogłośnie. I projekt uchwały nr 7, łamane przez 63/2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę planów współdziałania z gminą miastem Koszalin, gminą Kardyną, miastem Białogard, gminą Tychowo, gminą Biesiekierz, gminą Bobolice, gminą Będzino, gminą Manowo, gminą Mielno, Sianów, Świeszyno, Ustronie Morskie, powiatem białogardzkim, powiatem kołobrzeskim w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Czy pan burmistrz chciałby zapytać? Szanowni Państwo, jest to projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego. Dotyczy i skierowany do szkół. W ramach tych szkół to jest dodatkowe zajęcia edukacyjne, ale również zakup podstawowego sprzętu do edukacji. To jest projekt przygotowany zgodnie z tym, co tutaj opisaliśmy. Są określone środki finansowe, można aplikować tylko niesamodzielnie. W związku z tym zrzeszyliśmy się w tych gminach, które są wymieniane i myślę, że czekać tylko na realizację. Tutaj pan dyrektor Kalinowski bezpośrednio tym projektem się zajmuje przygotowaniu. Myślę, że niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dziękuję bardzo. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. A jeszcze bardzo przepraszam, opinia z pani przewodniczącej Komisji Oświaty Socjalnej, proszę. I opinia dotycząca uchwały nr 7/67/19 jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 7/68/2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Ja, szanowni radni, chciałem poinformować, że decyzją pana wojewody do Rady Społecznej ZOZ-u zamienia pana wojewody wchodzi pan Krzysztof Nieckarz. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie. Dobre urządzenie. I projekt uchwały którą wnieśliśmy, projekt uchwały nr 7/69/2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej. Czy są pytania dotyczące? Dziękuję bardzo. Tak, są pytania dotyczące tego? Jeszcze powtórzę. No to jeszcze poprosimy pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię. Komisja w dniu wczorajszym opiniowała projekt uchwały nr 69. Komisja wyda opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. To już realizacja punktu 10. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. Bardzo proszę panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pytanie zadane wcześniej odnośnie prac społeczno-użytecznych i tutaj zapytanie Pana Sołtysa Strągu, Pana Mariusza Sobieraja. Proszę Państwa, prace społeczno-użyteczne są realizowane w gminie Polanów od wielu, wielu lat. Tak staraliśmy się zawsze to zorganizować, żeby każde sołectwo w miarę otrzymało jednego pracownika. Były lata, gdzie tych osób mieliśmy bardzo dużo, nawet 60 osób. Później nastąpiło ograniczenie. Na ten rok 2019 mamy 40 osób. Oczywiście zamysł jest taki, żeby każda osoba, żeby w każdym sołectwie znalazła się osoba, która dbałaby o porządek, bo tak jak nas widzą, tak nas piszą i chcemy, żeby te nasze miejscowości naprawdę schludnie i elegancko wyglądały. Problem oczywiście jest zawsze w czynniku ludzkim, czyli znaleźć osobę, która spełnia określone kryteria, żeby mogła być skierowana do tych prac. No i przede wszystkim wyraziła chęć uczestnictwa w tych pracach społeczno-użytecznych, bo tutaj nie ukrywam, te wynagrodzenie dla osoby, która w tych pracach jest zatrudniona, to nie jest, to jest 40 godzin, proszę Państwa, miesięcznie, to jest 332 zł. Żeby być skierowanym do prac społeczno-użytecznych, trzeba spełnić pierwszy warunek, być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Drugie kryterium, ta osoba musi korzystać z opieki społecznej, a w Urzędzie Pracy musi być sprofilowana. Proszę Państwa, każdy tutaj z sołtysów podał informacje swoje namiary odnośnie maila. My taką informację przygotujemy Państwu i mailowo prześlemy. Bardzo bym prosił, żeby w tych sprawach kierować, pytać Panią Dyrektor naszego MOPS-u, bo ona ma taką wiedzę. Jeżeli Państwo znajdziecie taką osobę, to możemy ją zweryfikować właśnie poprzez Dyrektora MOPS-u, czy z jakiejś tam formy pomocy skorzysta. No i oczywiście ta osoba na pewno wie, czy jest osobą bezrobotną, czy nie. W tej chwili kierujemy już osoby. Bardzo bym prosił tutaj Was, tutaj sołtysów, aby tutaj tą rzeczą się zająć. Trzeba po prostu w swoim środowisku, wy wiecie najlepiej, kto ma zatrudnienie czy nie, a te kryteria to oczywiście możemy sprawdzić. Proszę Państwa, w tym swoim wystąpieniu również jedną rzecz tutaj ominąłem, bo w międzyczasie odbył się powiatowy turniej w piłce nożnej w Mielnie i muszę Państwu powiedzieć, że nasza przewodnicząca, pani Ewa Pęcza, która jest szefem sołtysów w powiecie, była gospodarzem. Byliśmy razem na tym turnieju, plus drużyna piłkarska z Sowinka. Nie ma już tutaj pana, naszego sołtysa Grzegorza. W tym turnieju powiatowym zajęła bardzo wysokie pierwsze miejsce. Gratulujemy i się cieszymy. Byliśmy właściwie do końca. Wszystkie drużyny z powiatu występowały, to byli zwycięzcy turniejów gminnych. I jeszcze, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że przyjęliśmy dzisiaj ten program związany z Barszczem Sosnowskiego. Mamy tutaj okolice Krągu, gdzie występuje, mamy okolice Cetunia. Bardzo bym prosił Was, jeżeli taką roślinę zauważycie, żeby tu zgłaszać nam tutaj do Wydziału Ochrony Środowiska, dlatego żebyśmy mogli zareagować i wymusić na właścicielach nieruchomości, aby właśnie przystąpili do niszczenia tej rośliny. Również tutaj chcę powiedzieć, że Pan Kurator pozytywnie zaopiniował naszą opinię o zamiarze obniżenia poziomu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żydowie, czyli na najbliższej sesji. Tutaj będziemy podejmować już właściwą uchwałę, jak spłyną opinie ze związków zawodowych dotyczących opinii o naszym projekcie. Na tym, Szanowni Państwo, dziękuję. Co do interpelacji, oczywiście Państwo uzyskacie, każdy otrzyma informację pisemną, tylko chcę również powiedzieć,
tych interpelacjach, jeżeli nie ma zabezpieczenia środków w budżecie, to oczywiście Państwo wiecie, jaka będzie odpowiedź. Wszystko to, co się wiąże z finansami, tak, no to musi mieć przełożenie na zabezpieczenie tych środków. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, ale tak szybciutko, obiecuję, że szybciutko. Dobrze, tak? Słuchajcie, szanowni państwo, zwracam się do nas wszystkich tutaj w imieniu jednego z mieszkańców naszej gminy, Tomasz Klejna. Jest to chłopak, który ma 33 lata, w ubiegłym roku w czerwcu dowiedział się, że ma lejaka 4 stopnia. Chłopa udało się wyciąć w październiku. Jest zbiórka pieniędzy. Teraz chłopak wymaga leczenia i w ogóle. Chodzi o leczenie i zebranie odpowiedniej kwoty. Ja nie będę mówiła szczegółów, na swoim profilu na Facebooku udostępniłam profil Tomka i dane z tej pieniążką, że płacę na skarbonka alivia.org.pl / Tomasz Klejna. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany i chciałby pomóc Tomkowi, to ja służę swoją pomocą i zapraszam, zachęcam Was do przyłączenia się w pomoc, włączenia się w pomoc Tomkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, szanowni państwo, dobiega już końca 7. sesja. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Grzegorzowi Górskiemu, zastępcy burmistrza panu Piotrowi Górniakowi, panu radnemu powiatowym, panu Dariuszowi Kalinowskiemu, panu dyrektorowi za udział w sesji. Wam, szanowni radni, za aktywny udział w obradach 7. sesji. Państwu sołtysom również serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie pani sekretarz, panu Krzysztofowi, pani Kamili. Obrady 7. sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za